Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Ryzena 1. Bez żadnych modów, bez żadnych dodatków, podstawowa wersja. Cześć Porczyk, witam, witam Cię. W ostatnim live mieliśmy, udało nam się wejść do pierwszego miasta. Cześć Panie, witam, witam moja droga. Udało nam się wejść do pierwszego miasta i wziąć kilka questów. No i też całego miasta nie przeszliśmy, więc dzisiaj dokończymy sobie przyglądanie tego miasta, branie wszystkich questów, jakie są tutaj do wzięcia, no i trzeba będzie je powoli robić. Tam jakieś powoli jedno już zrobiliśmy, bodajże w mieście, czy tam dwa. Jedno z to, żeby właśnie sprzedać sklep rybacki. I jeszcze jedno tam na wyłudzenie haraczu, czy coś takiego, na takiej zasadzie to było. Z kolejnej bierzemy zadanie i lecimy z tym wszystkim, nie? To jest jakiś magazyn zakonu. Czyli nie możemy tam wejść, tylko i wyłącznie zakonnicy tam chyba będą mogli, nie? Bo tam ciągle jakieś kradzieże są. Jaki rodzaj kłopotów? Artefakt smuggling. Przemyt artefaktów. It's bad enough these artifacts have been stolen in the ruins. You'd think they'd be safe in town in a warehouse, but there are thieves everywhere. Trying to undermine the order. Czyli najmniej bezpieczny jest magazyn, z tego wychodzi w tym mieście, nie? Wszyscy wszystko z niego wynoszą. Dobra, możemy jakoś pomóc? Well, the latest things to go missing were three golden balls. Trzy złote misy, Inkwizytor jest zadowolony, przydałoby się je odnaleźć. And I need to get hold of some armor plates that walked out the warehouse. Czy są kolejne te pancerze, o których tam już mamy jedno zadanie z tymi pancerzami, tak? Żeby pięć sztuk je odnaleźć i tamtemu typkowi załatwić. Tak, kurczę, nie wiem, czy my jemu to załatwimy, nie? O zwrocie kosztów. O. Przemek, witam, witam Cię. Mam nadzieję, że znajdzie się ktoś coś lepszego. Nothing in this town is free. No nie, dokładnie, nic dla nas nie jest za darmo. Aha, ciekawa jaka nagroda, nie? Skąd mam wziąć te złote misy? An illegal excavation and an old temple. Świątyni za miastem. Talk says someone's been trying to sell złote misy na czarnym rynku. Czy to jest chyba ta jaskinia, w której byliśmy, nie? Cześć Duda, witam, witam Cię. Czy wyżej cel? Czy tak mi się wydaje, że to była właśnie ta jaskinia, gdzie są te potwory z tymi świecącymi oczyma, nie? Być może to jest właśnie tam. Dobra, znajdę dla Ciebie te złote misy. I'll find the three golden balls for you. Cześć Pajrate, witam, witam. But with the corrupt rabble we've got around here, it won't be easy. There'll be more than just you who's after them. So watch your back. Dobra. Co wiesz o kradzieży, nie? Może coś wie, może coś nam powie ciekawego. Tongues are already wagging, are they? Dobrze, bardzo niedobrze, że niedługo będą na sprzedaż i opuszczą miasto. No być może, że nie opuszczą tego miasta. Człowiek sprawia, że mam ochotę wrócić do używania pięści. Aha, czyli Lucor najprawdopodobniej, tak, się tutaj... Dobra. I heard Luke is also looking for the armor plates. Really? Maybe he doesn't know as much as I thought. Well, make sure he doesn't get his paws on them. They're the property of the order and they're gonna stay that way. No dobrze, dobrze. No nie wiem, wydaje mi się, że chyba korzystniejsze dla nas będzie to załatwić to Lucorowi, nie? Niż dla zakonu. Nie martw się, odzyskam twoje pancerze. Pyk. Don't worry, I'll get your plates back. All five of them. Ale nie, nie zrobimy tego dla nich. Zrobimy to dla Lucora, nie? Może na siebie w ciemne gwiazdy, dobra. Powiedz mi, zakon robi co? O, kradzież kieszonkowa. Ryzykujemy? Zbyt ryzykowne. No dobra, czyli nie możemy zaryzykować tutaj kradzieży kieszonkowej. Co ja sobie zapiszę? Spróbuję tam wejść. Może się nie doczepi, nie? Może coś tu ciekawego gdzieś znajdziemy. Kuferek, pyk, patrzymy. Ej, no kurczę, aż żal byłoby nie wziąć. Miejmy nadzieję, że się nie doczepi o to, jak będziemy wychodzić stąd. Mam taką nadzieję. Co tu jest? Przemiana w łodzika? Kurczę. Mieć się w łodzika małego i budzącego podejrzeń. Aha, dobre to. Czyli będzie można się gdzieś wtedy wkraść, nie? Złote misy, o ile dobrze pamiętam, to jest jedna na dole latarni morskiej i bracia złodziejszki są w domu inkwizycji. Aha, no to będziemy musieli to...
On jest zły na nas. On chyba nas przyłapał. Tak mi się wydaje, wiecie? Halo, proszę pana. Catch that thief. Chyba tak. Chyba są na nas źli, to ja sobie wczytam. Jednak nie możemy ich tu okradać. Tu chyba potrzebna kradzież. A, no to możliwe, że tak jest właśnie, że na drugim poziomie. I trzecie jest w tawernie. Wiem, w tawernie to wiem, ten typek ma, tylko on chce jakąś kasę, bodajże 150 albo 250 złotych monet. Ciutkę za dużo, nie? Czemu on sobie nic nie robi z tego, co kradzież? No właśnie jednak se robił. Jednak sobie zaczął robić coś z tego. Dobra, co to za pani? Hej. Żadne hej. A, czyli pierw zapłacić musimy, żeby z nią pogadać, nie? Cześć, Ptysiek, witam cię. Who is Madame Sonia? I didn't think I'd meet someone around here who didn't know Madame Sonia. No, a my nie znamy Madame. I szefowa, burdel na zachodnim. O kurczę, mamy tu wesoły domek. No tak, tam byliśmy w nim, dobra. Jesteś nadczarującą istotą. O, zaryzykujmy. You're the most enchanting creature I've ever seen. Well, don't you say the nicest thing. Wino, nóż, skóra. Dobra, weźmiemy sobie nóż. Za nóż powinniśmy dużo dostać, nie? Na pewno więcej niż... I co mamy to? Ej, no nie wziął tego. Albo ja dalej coś źle robię. No ale klikłem na to nóż, nie? Nie wiem. Skóry zbieraj, bo będziesz mieć misję na skóry później. Aha, dobra informacja. Jeszcze raz to ryzykarz poniosło mnie, spoko. Nie ma problemu. Mówisz, żeby to jeszcze raz wczytać. Bo tak jak on by tego nie ukradł, nie? Spróbujemy jeszcze raz z nią pogadać, faktycznie. Dobry pomysł. Miejmy nadzieję, że tym razem się uda, nie? Idziemy do niej. Cześć, maleńka. Dobra. Cyk, pogadajmy z nią, sobie to przewiniemy i lecimy jeszcze raz z tą kradzieżą kieszonkową, nie? No i skóra. No tak, kliknąłem dwukrotnie, nie? I teraz zobaczmy, czy on wziął tą skórę. No tak, skórę wziął, widzicie? Czyli jednak ten, okej. Okay. Jakie ma Rizem wymagania? Robson, powiem ci, że chyba niewielkie ma te wymagania, wiesz? Bo naprawdę płynnie chodzi i nie ma z nim problemów, nie? Na to sterze, dokładnie, może tak być, że tak właśnie by było. Dobra, Duram, jak leci? No, też mi się wydaje właśnie, że to podobne do Gothica ma, nie? So you're a sailor. Jesteś żeglarzem, rybakiem. There ain't no fish out there that make me want to brave these storms. Right now, I'm lugging crates. Doesn't pay much, but it's a great deal safer. No być może, pirate, wiesz. Dobra, słyszałem, że masz jakieś artefakty. I hear you've got some artifacts. Luca sent you, right? No powiedzmy. I am sick and tired of lying in that bastard's pockets by doing his dirty work. I want payment. Chcę zapłaty. Decent payment, or you can both piss off. 200 gold pieces. 200 złota chcę. Trochę dużo, nie? Mam ci przywalić? Kurczę, wiecie co, ja to sobie zapiszę i zrobię sobie tak właśnie ten tekst, mam ci przywalić, wiecie? Spróbujemy się z nim, co? Może spróbować. You won't be seeing them anytime soon. Aha. Dobra. Gdzie są pancerze? Where are the armor plates? Pay me and you'll find out. If not, you can search until your bones crumble and you won't find. Taki z niego cwaniaczek, nie? Spróbujmy. Hey. You know any good jokes? Oh man, I know the best. Three horses down at the harbor. Klucz, a blonde, pochodnia. A brunette, and a redhead. Dobra, tu bierzemy siopkę. I know that one.
Tak, ale wiesz co, nawet nie mamy tyle siopki, wiesz? Mamy 60 złota, więc nie jesteśmy w stanie nawet tyle zrobić, tego zrobić teraz, wiesz? Zapiszę sobie jeszcze raz tam z nim ten... On miał jakiś klucz? Tam nie było chyba klucza. Look, where did you hide them? Are you deaf? No gold, no telling. O, bądźmy brutalni, nie? Before I kick your ass out into the storms. You can shout all you like, but if you don't pay me, I'm telling Ukos. What does Ukos have to do with this? Dokładnie. Ukos is big, strong, and he owes me. Aha, czyli on ma tu jakiś ten. Oj, oj, oj. No chyba tak zrobimy, nie? Tylko wtedy chyba nas zaatakuje straż, wiesz? Tak mi się wydaje, że straż nas zaatakuje wtedy. No. Czy nie możemy sobie tak bezkarnie go zaatakować, wiesz? Czyli wczytujemy. To jest ten oraz. No to nieźle, no to nieźle, powiem wam szczerze. No z orasem bym chyba nie wygrał. Tak mi się wydaje, wiecie? Dobra, no skręcimy te 200. Co to za typek jest? What do you want? Dobra. Ships really need guarding. Ships? No. Towary tak. Cargo, yes. And while these ships are stuck here, it's the Inquisition's duty to protect. No zapewne, zapewne. So here I am. Chociaż wiesz, ostatnio Skorpion też miał nas na hita, nie? A jakoś tam udało nam się Skorpiona załatwić. No, trzeba będzie, powiem ci szczerze, bo to na drugim poziomie dopiero chyba jest, nie? My jesteśmy niestety dopiero na pierwszym. Ale to też nie mamy kasy na to, nie? Skorpiona na hita ma? No to elegancko. Dobra, jesteś wojownikiem zakonu? No, jak widać, pewnie jest. Yes. I am a warrior of the Order of the Holy Flame. That's a big title for a guard. Dobra, co my tu mamy? Powiedz tych. O. Have you caught people trying to steal from the ships? Może byśmy mu jakoś mogli pomóc, nie? Nothing escapes my eagle eyes. Nothing. Of course not. Oczywiście. Nie drwi sobie. Dobra. What did the prisoner in the jail do? Captain Romanoff is a pirate. Was. Czy to jest chyba ojciec tamtej kobitki, wiecie? We caught him smuggling goods from the mainland for the Don. Tak to mi wygląda. Of course, Romanoff's not the sort to pay for goods. He plundered, burned, and killed his way across the coast. Until the Inquisitor caught up with him. Do porządek bezpieczeństwo. Tak mi się wydaje, że ten złapany to jest właśnie ojciec z tamtej. Dobra. Co powiedział wam już o... Romanoff. Mówisz, że to jest ktoś inny, to nie jest ojciec tamtej? Aha. No dobra. No nie, możemy go skłonimy do rozmowy w sumie. Ha! Why would he tell you where he's hidden it? We'll find it. Gold can't be far. And there are only so many places to hide it. Dobra. Znajdę złoto. Ale też pirat, nie? No właśnie. I've been trying for days without success. But if you did manage to find it, you would of course be rewarded. No ja myślę, że otrzymam nagrodę. Dobra. Idziemy zobaczyć, co tam dalej jest. Dobra, to jest chyba strażnik tego więzienia? Chyba tak, nie? Marek, hej! Co tu robisz, Marku? Dobra, nie wiedziałem, że nie wolno tędy chodzić. No nie wiem po co. Czego pilnujesz? We've got a VIP in there. Osobistość. Captain Romanoff. You must have heard of him. Ostrach mórz. Grubo. So, where have you been? He terrorized most of the islands round here.
Dobra, czy on oddział pojedynkę? Did Romanov work alone? What happened to his crew? With the storms out to sea, they'll be laying low in the town, hiding from the Inquisition. No, czyli gdzieś w mieście się ukrywają, nie? Zabrać mu tarczę, temu typkowi. Nie wiem, czy damy mu radę, wiesz? Możesz ukraść mu klucz albo wynająć panienkę z burdelu dla niego. To powiem wam, zacny pomysł, nie? Dlaczego zakon... O. Why didn't the order take Romanov to the monastery like all the others? I haven't the foggiest. Nie mam zielonego pojęcia, Białeszek to się... Dobra, podobam się w tym więcej spokoju. Czy lepiej ukraść tarczę, a przynieść mu jakąś dziewczynkę tam z wesołego domku? No można i tak pokombinować, czemu nie? Dobra, mogę porozmawiać z Romanowem? You can. Może, ale on ci nie usłyszy, bo siedzi w celi, a ty zostaniesz tutaj. Aha. No to nie mogę. Klucz jest w mojej kieszeni. Kapujesz? Dobra, kapuję. Panienka kosztuje. Za darmo tu nie przyjdzie. No to też fakt. To też fakt, nie? Cześć Dominik, cześć. Witam cię. Wiesz co, Dominik, bo musiałem znajomych zawieźć na jakąś tam imprezę. No i później musiałem też ich odebrać, wiesz, no i niestety nie mogłem odmówić. Czasem są takie momenty, że komuś nie można odmówić po prostu, nie? Więc czego chcesz? So, what do you want to let me in? All the other town guards are having a great time in the tavern or at Sonia's. The island's falling apart while they party. But I'm to jemu nie można opuścić tego posterunku. Chcę tu od wielu dni wszedł. Wygląda może, dobra. Jest ważne, ale nie zniknie. Jakie on ma duże uszy fajne. To może mi trochę czasu jesteś ty, ale twój widok jest... Czyli mój widok go nie cieszy chyba, nie? Dziewczyny od Sonii, cóż no... Może faktycznie będzie człowieczek zadowolony, facet, jak mu jakąś dziewczynę przyniesiemy od Sonii, nie? Może tak faktycznie zróbmy. Mam pewien pomysł, jak ci coś wypada i wiesz, gdzie jest streama, to napisz komentarz. No, tak będziemy robić. No, czasem tak robię, nie? Ale czasem też po prostu zapominam o tym, taka jest prawda. Wiesz co, przyjacielu, przyniesiemy ci, no. I'll send one of Sonia's girls over. In return, you let me talk to Romanov. Dobra, i elegancko, mowa stoi. Be quick though. Pośpiesz się jednak. Don't bring a girl with a face like a smashed crab. Nie przyprowadź dziewczyny z twarzą jak zgniły krab. Dobra, i zaryzykujmy tą kradzież kieszonkową może teraz, bo jak tą dziewczynkę przyjdziemy, przyniesiemy, to on już nagle zwariuje, nie? Dobra, i zobaczymy, czy się udał ukraść to, nie? Cześć Marduk, witam cię. No i ukradliśmy tą tarczę. Ej, kurczę, on jej nie wziął. Kurza stopa. O kurcze. No i chyba tak, pani M, zrobimy, wiesz? Chyba tak zrobimy, czy założymy. To znaczy ona już jest założona, tylko po prostu muszę tam dokończyć konfigurację tego wszystkiego i tak będzie faktycznie najwygodniej dla wszystkich, nie? Dobra, no to wczytujemy, nie ma innego wyjścia. Dobra, spoko Dominik, czyli, no ale klikłem w sumie normalnie na tą tarczę przecież, nie? Klikłem ja normalnie, kurczę, tylko jakoś dziwnie jej nie wziął. Wczytamy, tylko najwyżej sobie te komentarze przewiniemy, żeby nie było lipy. Ale tak dziwne. Tutaj sobie zapiszę, żeby było bliżej, nie? Dobra, przewijamy typiarza. Dobra, czego pilnujesz? Dobra. Czy Romanów nie... O! Dobra, dlaczego zakon cyk? Mogę porozmawiać. Więc czego chcesz? On nam teraz powie, że dziewczynki. Dobra, przyniesiemy ci dziewczynkę od Sony. Dobra, i jeszcze raz spróbujemy tą złodziej ukraść to. No i klikłem. So keep your hands to yourself. No i zobaczmy. No i zabrał, teraz zabrał, okej.
Jest warta 200. Zobaczymy, ile za dziewczynkę będziemy musieli zapłacić, nie? Mamy, w razie czego mamy zapisane, więc zobaczymy. Mamy tylko 60 sztuk złota, więc no jak zażąda sobie więcej za tą dziewczynkę, to może być problem. Miejmy nadzieję, że tego nie zrobi. A tak właśnie, wracając do rozmowy na temat streama, to jutro też nie będzie live'a ze względu na to, że Marta jest chora, no i musimy jechać do lekarza. Niestety w godzinach lekarz udało nam się wcisnąć, bo powiem wam szczerze, nie jest łatwo się dostać teraz do lekarza, więc no udało nam się załatwić, że na 18 będziemy u lekarza, więc pewnie tam trochę nam zejdzie, więc pewnie koło 20 wrócimy do domu, znając życie, nie? Ale powiem wam szczerze, też chyba coś się przeziębiłem od Marty, zaraziłem, bo też coś zaczynam dychać, też mi jest mega gorąco, tak jakbym miał lekką gorączkę, więc powiem wam szczerze, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Ej, gdzie jest Sonia? Kurczę. Halo, Sonia? Bo tam była dziewczynka Soni, nie? Chyba, że po prostu z tą kobitką pogadamy, może ona będzie faktycznie chciała przyjść. Live z wizyty u lekarza? No chyba nie, lepiej nie. O, no i spoko, Pajratę. Dobra, pogadajmy z nią jeszcze raz. Potrzebuję twoich usług na potrzeby... O! I could use your services. There's a guard over on the harbor quay. Listen, gold first. Najpierw złoto, potem przyjemność. Takie zasady. No i dobra. Dobra. I zapłać... Dobra, czyli musimy Sonię jednak znaleźć. Wyruszałem jak... Tygodniu, no powiem ci pani Jem, że jest naprawdę jakieś, nie wiem, ale żeby w ogóle dostać się do lekarza, czyli jest problem, czyli faktycznie dużo, dużo ludzi musi być przeziębionych, tudzież chorych, nie? Jeżeli ciężko jest się dostać do lekarza. To jest zwykła prostytutka. Naprzeciwko karczmy jest burdel, czyli to jest ten? Chyba tak z tego wychodzi. Nie. Iść prosto. A, już chyba widzę, tutaj widzę taki domek, widzę. To jest chyba to. Lili, siema. Kurczę, może dla naszego bohatera też byśmy wzięli coś, żeby sobie Bożydar użył, nie? Bo widzieliśmy w dwójce, jak wygląda tam sytuacja taka seksowna. To ciekaw jestem, czy tu też jest taka akcja do zrobienia, nie? Cyk. I didn't expect to find a beauty like you in this town. I'm surprised the order hasn't put a guard on you. No, powiem ci, Pajraty, też tak sądzę, ale... Ale co zrobisz, nie? Co zrobisz? A, szukali cię, bo też liczyłeś, że będzie. No to lipa, nie? Bieda, dokładnie. Okej. Olga? Mogę stwierdzić, że pragniesz przygody. No, Olga jaka świadoma, nie? Dobra. Oficer okrętowy. Nie chcę pogadać. Ale wyrko fajne, dobre. Idziemy na górę. Gdzie jest Sonia? Jest Sonia. Hello. Bardzo proste, słodziutki. Jak czegoś chcesz, musisz za to zapłacić. Nie ma zniżek dla naćpanych i przystojniaków. Kurczę, czyli nie będziemy mieli żadnej zniżki. No dobra. Co możesz zaoferować, nie? Jesteś w najlepszym burdelu w mieście. Jeśli czegoś nie możesz znaleźć tutaj, to no, nie warto. Aha, dobra. Burdel mama, dokładnie, nie? O, sprzedajesz też informacje. Jeśli masz złoto, to ma informacje. Jaka cwana, nie? To złota nie odda. No nie, jedyne to najlepsze, dokładnie, nie ma konkurencji, trzeba otworzyć jakiś inny. Bez ryzyka nie ma zabawy, no też fakt. Dobra, potrzebuję dziewczyn na noc, potrzebuję jednej z twoich dziewczyn dla strażnika. O, dobra, 5 dyszek damy. Harbor Key, you say?
Tak. Take Annika. She normally works that area. No dobra, weźmiemy. She may not want to go with your cell guard friend. To jej wybór. And that's her choice. Annika, got it. Dobra. The harbor key. Thanks. Dokładnie. Dobra. Jak interesy? Pogadajmy z nią jeszcze, bo może będzie można ją okraść jakoś, nie? The Inquisition don't care about maintaining order in a brothel. So they turn a blind eye when our clients reach a new level of disgusting. Just take a look at that bastard. Tego drania nazywa się Erikson. Cały dzień pije i bije moje dziewczyny. Kurczę, no to niedobrze. Ignoruje, miejsce ten śmieliwość. Kurczę, to trzeba im pomóc. Będzie bitka, też tak czuję, nie? Tylko co, zapiszmy sobie i porozmawiajmy sobie z tym Eriksonem, co? On nie powinien bić kobiet. Ty, typiarzu, czego tu? Nic, po prostu zwiedzam sobie miasto, za dużo wypiłeś, co? Weird. You're missing the tits, so you can't be my mother. Nie masz tytu. Do us both a favor and go screw yourself. Jaki jest sympatyczny, nie? Cześć, mam do ciebie parę pytań. Podobno Romanow nie... O! I hear Romanov won't let you sail with him again. What do you know? Wpierw go kradniemy, co, nie? I'm one of Romanov's best men. He sails, I sail. Dobra, bierzemy młotek. Nie wiem, po co nam młotek, ale wzięliśmy młotek. Powiedz mi, o! Albo cię zmuszę. Come on, let's get this done. Serio? Klucz? To ja może wczytam. Tam był klucz? Nawet nie zauważyłem, że tam był klucz. Kurczę. No dobra, to jeszcze raz najwyżej to wczytamy, zobaczymy, nie? Weź młotek, to będzie pałką się bić. No, to dobre, nie? Bo pałką niewiele nam zrobi taki. A młotkiem to mógłby nam zęby powybijać. To jest zacny pomysł. What's your problem? Dobra, to jeszcze raz. I'm just getting to know Harbor Town. Kurczę, nie ten tekst wziąłem. Now fuck off and stop snooping. Jaki niemiły. Dobra, powiedz, dobra, o. I hear Romanov won't let you... What do you know? I'm dawaj one of Romanov's best men. He sails, I dobra. Sail. Dobra. I teraz sobie zagadajmy z nim, tak? Come on, let's... Wow, ale on szybki. Stop screwing up, stop messing about. No, a na to. Crazy. This is crazy. This is crazy. Pani ma rację. To jest szalone. This is ridiculous. Ridiculous. This is ridiculous. Szpania, tu bronię honoru pani dziewczyn, więc proszę tutaj się zachowywać i nas trochę dopingować, żebyśmy wygrali tą walkę, nie? Ajdź. Why are they doing this? I can't stand this. Dobrze idzie. Całkiem spoko. Why are they doing this? Hey. Stop this. Why are they doing this? No, I know too. This is crazy. I can't stand this. This is crazy. No i padnie. Kurczę, naszita jest. Naszita, naszota, a nie sita. Kurczę. No, padniesz czy nie padniesz? No i mamy to. No dobra. I co on tu faktycznie ma? No jest, klucz do chatki. Dobra, bierzemy klucz. Coś jeszcze gdzieś tu mu wypadło chyba, nie? Nie, to fajka wodna. No dobra. Powiedzmy, że obroniliśmy honor, nie? Gdzie jesteś, Sonia? Good job, sweetie. That bastard. Nasita mówi.
Dobra, potrzeba. Ale to ona tu widzę nic więcej. Dobra, czyli idziemy teraz do tamtej tej kobitki. O, coś teraz nam powie? What do you want? O. Powiedz mi, o. Tell me about the key you had on you. If I tell you who that belongs to, I'd be digging my own grave. No, ty już możesz być trupem, nie? Nie trzeba było tu gadać, nie? What do you want from me? No i kurczę, już więcej z nimi nie pogadamy sobie, ale bieda. Dobra, idziemy zobaczyć sobie tutaj. O, w bali. Tutaj w jakiejś bali kąpie się jakaś kobitka. Tylko czemu ona się w kostiumie kąpie, nie? Gwen, byłaś no z tej bali. Just leave me alone. I'm not even here, right? Dobra, co się stało? What's the matter? It's that drunken pig, Erickson. Musisz go przegonić jeszcze? Licking his lips, making his hand gestures. Oczy gapi, oblizuje się. Kiedy sugestie? Then I find out he paid Madame Sonia for me. I refused to go with him and he beat me, bastard. Pobił drań, dobra, czy Erickson to jeden z ludzi Dona? Erickson one of the Don's men. Ha! The Don's men to gentleman i porównuje z tym typem, czyli to nie jest człowiek Dona, okej. And I'll make sure I stay upwind of him. Dobra, Erickson dostał za... O! Erickson got what he deserved. Yeah, I saw you. Widziałem, nieźle go pobiłeś. Gladden my heart it did. Cieszyło mnie to, ale wystarczy, za parę dni wróci znowu na tą ławkę, niż gapić olbrzymie, gestykulować. O! Dobra, pogadamy z nim w takim razie. Faktycznie możemy z nim pogadać jeszcze pewnie. Wejdź do tej bali pustej w kostiumie. Dobra, wejdziemy, spróbujemy, nie? Może się uda. O, faktycznie możemy wejść. W ciuchach. Kurczę, Bożydar, w ciuchach się kąpiesz. No wiesz co, wstawaj ty. Łech ty, ty. Co za ciapek z niego. Dobra, zapiszmy sobie i go pogonimy, co? No, dokładnie. Dobra, mam dla ciebie wiadomość. I've got a message for you. Leave now if you know what's good for you. And if you even look at the girls here again. Na tę dziewczynę troszkę to pożałujesz. No i bardzo dobrze. No już dziwek, co? Nie gorączku się tyle. Złapkiłe. Co ty piasz? No dobra, to złapiemy. Nie wiem, informować ją jeszcze o tym? Chyba nie trzeba będzie już, nie? O tym jej informować, że on sobie poszedł. O, a jednak tak. I pyk, doświadczenie 100. Miłośnik Dan wskoczyło na mnie. No nie, nawet nie jest mokry. Dobra, będziemy uważać. Okej, 70 sztuk złota, także całkiem spoko zarobek, nie? Sonia, jeszcze coś? O, pozbyłem się. Może ona jeszcze nam zapłaci, nie? Kamień spadł mi z serca, zasłużyłeś na nagrodę. O, i pyk, 50 złota, doświadczenie 25. No to mi się to podoba, powiem wam szczerze. Idziemy po tamtą dziewczynkę, co? Już ciemność. Ciemność nadchodzi, to idziemy tym bardziej szybko, zanim się tamta dziewczynka stamtąd zawinie, nie? Dominik, nie wiem, nie wiem. Powiem ci, że nie wiem. Kurczę, no już mamy 6 łapeczek w górę. Na Rizenie, całkiem spoko. Ciekawe, czy dobijemy 10, nie? Kolejnego naszego małego celu. Miejmy nadzieję, że się uda, nie? Dobra, Sonia, mam dla ciebie tutaj zadanie. Zapłaciłem. Hey, Sonia, for your services. So then, your place or mine? Nie dla mnie. Marek potrzebuje twoich usług. Marek, one of the guards, would like to get to know you better. Little bit shy, is he? No. You could say that. No, zna ten typ. Gdzie chłop taś? He's standing guard by the cells on the harbor quay. That guy, beard. Wygląda jak najgrubsza gęsienica świata. Ech, to dobra, w końcu za to zapłaciłeś. Dobra, idziemy tam z nim pogadać, że mu dziewczynkę załatwiliśmy. Mówisz, Marduk, że wczoraj byłaby. No co, no miejmy nadzieję, że dzisiaj też będzie jakaś dobra frekwencja, nie? Miejmy nadzieję. Dobra, cyk. Annika will keep you company. Nice. No dobra, czekam na to. A teraz chodź ze mną. Czy nikt nas nie zobaczy. Once Annika is here, then you can have the key.
No okej, dobra, to idziemy za nim. Fajnie, fajnie, da nam kluczyk. Miło z jego strony. Ale kurczę, powiem wam szczerze, ładnie to wygląda, to zachodzące słońce, nie? Mega ładnie. What? A, bo musimy poczekać, aż tamta tutaj przyjdzie. No to czekamy, a w tym czasie się napije. Miejmy nadzieję, że ona szybko... O, idzie, idzie. Idzie, idzie, idzie. Ciekawe, co oni tu będą robić za winklem. No dobra. Teraz proszę klucz do celi. Okej, ona tu sobie tańczy. Rozumiem. Dobra, zapisujemy. F8, klucz do celi, doświadczenie 200 i teraz 150, super. Idziemy pogadać. Może wypuścimy typiarza, co? I pyk. Halo, dzień dobry, kapitanie. Kolejnym żulem z rynsztoków. Wyrwie mi język i nakarmi szczury. Kurczę, on jest taki faktyczny pirat, pirat, nie? Jesteś piratem? Trudne pytania, no. Żulu. Trzeba spytać mnie, jak smakuje to żarcie. No pewnie niedobre, nie? A myślę, że faktycznie masz tutaj rację. Tą lepszą tarczę moglibyśmy sobie ubrać i może byśmy też sobie uzupełnili trochę energii, bo być może, że będziemy musieli z nim walczyć. Nie jestem tego pewien, ale... Ale on mi wygląda na osobnika, który by chciał z nami walczyć, wiecie, faktycznie. I sobie zapiszę, cyk. I gadamy z nim dalej, nie? To Bożydar, Dominiku, jak możesz tego nie wiedzieć. No Bożydar jest dobrym człowiekiem. Dobra, po prostu powiedz mi pytanie, o. Just answer the question. Dokładnie. You are a pirate, right? Pirate, murderer, mordercą, przestępcą i złodziejem, wszystkim naraz. Now they want to stick me in a cell to let me rot. World is going to hell. I've been to hell and came back whole. I stared down the throat of the beast. Zamienia się w kamień, widział nawet nieźle. And cities tremble as it swept down upon me. Spoko, spoko, panie. Nie, tu do celi bym zgnił. No nie, no może nie zginie, zgnijesz. I'm sure letting you wander the streets will be a great comfort to the people here. World's coming apart. Już sobie wiemy, że wkrótce spotka nas koniec. Ludzie nie mogą się już... Aha, gorzej. Dobrze. Żeglowałeś... Cyk. Pewnie żeglował, nie? Setki tonących statków. Widziałem, jakie wody chłania tysiące istnień. Jak nigdy wcześniej widziałem. Może obserwować, że... Ulala! Czeka na odpowiedni moment. Stwory, które... Będzie nikt znowu powstrzymać. Kurczę, to niezłe tam zło się czai, powiem wam szczerze, nie? Niezłe zło się czai, kurczę, w tym morzu. Masz jakieś problemy z Inkwizycją i zakonem? No, jak widać, najwyraźniej ma. Takie pytanie, nie? Pewnego dnia Inkwizytor za wszystko zapłaci, nawet nie zauważy, kiedy dopadnę. Dobra, jak długo tutaj siedzisz? Kilka dni, myślę, że chcę wiedzieć, gdzie schowałem moje złoto. No, my chcemy wiedzieć. Aha, dobra. Drzwi są otwarte, jesteś wolny. Kurczę, właściwie tawerny Patty szuka swojego ojca. O, zapytajmy go o to, co? Patty. Tak. Tak. Father is Captain Gregorius Steelbeard, also a man of the sea. And credit where it's due, he's a great one too. Aha. Not that the lice-ridden old bastard didn't make my life hell. Życie prawdziwe piekło. Jego córka... Czy nie można jej ufać, o widzicie? Kurza stopa. Dzięki za radę, nie? Ale z bezimienny nie ma... O, ma na imię Bożydar, to Dominiki już. Co ja ci poradzę? Tak został nazwany. Dobra, opowiedz mi o... Kurczę, nie wiem, czy chcę już w tym momencie zadawać mu to pytanie o tym złocie, nie?
Dobra, kto może wiedzieć, gdzie jest kapitan? My crew have been hunting the cutthroat for months. Poluje. Nie znalazłem żadnego śladu. Aha. Gdzie jest twoja załoga? Scattered across the island. Czym po wyspie, część z moich ludzi jest w mieście. Dawno był tu Erikson, teraz dał im sygnał. O, Eriksona to my pobiliśmy, to chyba źle zrobiliśmy w takim wypadku. No cóż, dobra, Erikson miał ze sobą ten klucz. A nie, to jednak dobrze, nie? Ten bezużyteczny śmieć, ojej. Ukradł go z jednego z pasów dziwek, o! Będzie palił od nich jeszcze syfa i zdechnie, zanim go dorwę. Dobry jest typiarz. Drzwi są otwarte. Dobra, z... Dokładnie. W każdym porcie dowiedział się... Aha. Erikson was meant to find her, spy on her, see what she ile wie, ale przynajmniej sobie... Czy musimy iść do niej chyba porozmawiać, wiecie? Czy on ten potrzebny drajny? Że kierujesz tym, musi mieć uszami między nogami, aha. Go and find Steelbeard's shack. The key will probably fit its front door. Come back if you find anything of interest. Dobra. Dobra, zrobimy to. I'll do it. Good. Dobrze, kto wie? Who knows what that gnarly bastard's got stashed in there. And don't disappoint. No postaramy się cię nie zawieść, nie ma problemu. Dobra, drzwi są otwarte, jesteś wolny. Opowiedz mi. O, zapytajmy go o to złoto teraz, nie? Na spokojnie już. Pretty much anyone who mentions you mentions gold. No nie. You live on rumors. You might as well believe fairy tales. Czyli co? Nawet może nie mieć żadnego złota się okaże, nie? Kurczę, dobra, drzwi są otwarte, jesteś wolny. A, wyjdzie, gdy będzie chciał, nie? Mam tu darmowe żarcie. Czemu stąd nie uciekniesz? No w sumie jest mu to na rękę, nie? No tak. Przynajmniej nie miałby czym uciec. We've got little time to settle our reckonings before we meet our maker. Kurczę, no też bym w sumie nie chciał wypływać w morze, kurczę, tam się coś czai, nie? Dobrze myśli, dobrze kombinuje. Co sądzisz o Donie? I've known Esteban for a long time. To dobry człowiek. Przemysłowa niewielu zna ludzi, którzy... No to kurczę, no to dobrze nawet wybieramy, nie? Dobrą drogę. Join the order and believe your soul will be saved by a flecking. Przez jakiś... Dobra, musicie... O. Damp, drafty. Can tell you never lived at sea. No nie, nie wiemy, jakie jest życie na morzu, to fakt. Short time normally means clean clothes. I've been sweating into this shirt for 5 straight weeks. Od 5 tygodni ładnie musi tam w tym więzieniu walić, nie? Shirts in it. You bring that casket to me, maybe then we can talk about things. Aha. I might even throw a few coins your way. Dobra, dobra, przyniosę ci tę skrzynię, tylko gdzie ją mogę znaleźć, nie? I'll bring you your casket. Here's the key to the chest. Masz, kurde, kurwa, stoi na ostatnim piętrze magazynu na przystani. Ja tu będzie się do niego dostać, ale to tobie, że bardzo zaradne. Tu się zdobędzie skrzynia natychmiast do mnie. Wróć, nie pozwól, kiedy cię zobaczę, możesz mi obiecać. Muszę, dobra, kosztuję, dobra, załatwię. Moje słowo. Przedwcześnie się przykręci, dobra. No to pogadaliśmy sobie z nim sporo, nie? Sporo się dowiedzieliśmy. Idę zobaczyć, co oni tutaj robią za tą wieżą. Ej, oni tylko stoją i gadają, nie? Trochę taka lipa. Okej, to niech sobie dalej stoją i gadają. Dziwni, moim zdaniem. Kurczę, dostał panienkę za tyle kasy i tylko z nią siedzi, stoi i gada. No trudno. Dobra, jest noc, więc jest jakaś szansa. Zapiszemy sobie. O, a tu był autozapis też. Jest szansa, że tam jakoś do tego magazynu uda się włamać. Może od jakiejś innej strony, czy coś tego typu, nie? Bożydar. Dokładnie. Kurczę, tak sobie myślę. Jakby tu po dachach jakoś sobie pochodzić... To byłaby szansa tam się włamać, wiecie? Tylko jakby tutaj wejść po tych dachach, trzeba obczaić, nie? Posunę się.
typiarzu. Wej, no tu wejdź. Tam nie wejdziemy chyba, nie? Tam będzie za wysoko. A jednak wejdziemy, dobra. Idziemy, nie? Pożydar idzie się włamać. To chyba tu, tak, to tutaj. Dobra, czyli tu musimy zeskoczyć, nie? Tylko skradajmy się trochę tak. No. Pyk, pożydar. Dobra, zeskoczył. I sobie teraz może zapiszę, żeby nie było lipy. Skradanie jest potrzebne. No dobra, no to się skradamy, powolutku idziemy. Żeby nas nikt nie usłyszał. Jest kufer jego. Dobra. Ja on chciał... Szkatuła. Kurczę, ile to jest złota. 174 sztuki. Skóra wilka, kości. Bierzemy wszystko, nie? Dobra. I uciekamy stąd. Miejmy nadzieję, że nikt się nie zorientuje i nas nie obczaił, że tu byliśmy. I pyk, zabójstwo z zaskoku. Dobra, idziemy powolutku, powolutku. Tu jest ten oraz, nie? To już... Jak ten oraz nas chwyci tutaj, to będziemy wiedzieli, że to już lipa wyszła, nie? Dobra, idziemy z powrotem. Opsia? Ach, trochę ucierpieliśmy, no ale dobra, idziemy. Mówisz, że to bez skradania poszło? No zaraz to obczajmy. Teraz zobaczymy, czy on tutaj będzie się coś awanturował do nas. Powiedz mi... O, możemy tu spróbować jeszcze kradzie? Zbyt ryzykowne. Nie, czyli on nie jest na nas zły. To możemy iść spokojnie sobie to oddać, nie? A gdzie ty tutaj chodzisz, ty typiarzu? O, czekajcie, bo mamy chyba hajsik teraz. No, mamy hajsik, żeby od niego to kupić, wiecie? Dajmy mu to złoto. Kupię twoje pancerze. Za magazynem w górach po schodach znajdziesz... Pancerze znajdą się w mojej skrzyni. Oto klucz. Aha, dobra. Czyli co, też będziemy musieli się do niego włamać, coś czuję, tak? Czyli to nie jest takie uczciwe, coś czuję do końca, nie? Trochę czylkowska skręcona. No dokładnie, dokładnie. Dobra. Ej, gdzie jest? Gdzie on tu jest? A, już. Myślałem, że ucieknie, ale on sobie poszedł spać, więc jest okej, okay, nie? Oto twoja skrzynia. Nie, nikt nie widział. Skrzynia jest ciężka, domyślałem, że przyniosłem ci coś tylko koszulę. Może koszulę złoto, inkwizycja. Guziki ciężkie od koszul, no ciekawe, nie? Bez honoru wyłamywał zamek, się tym przekonać. No. Aha. What say I throw 300 gold your way? 300 złota. It would be rude of me to turn it down. Stranger or friend, a decent deed is worth a decent reward. Powiem wam, że sporo złota, nie? 300 sztuk dostaliśmy, mega dużo. Kurczę, bo to nam trochę ułatwi zadanie z kolejnymi tymi misami do kupienia, nie? No też tak mi się wydawało właśnie. Tam co też z tego pomieszczenia, że tak powiem, się wspinaliśmy, nie? Tam trzeba iść powoli i tam w lewo. Też tak przypuszczam właśnie, że to tam będzie. I mamy teraz kaskę na to, bo mamy 400 sztuk, żeby odkupić sobie jedną misę chyba, tak? Od tego typiarza tam w tawernie. Tak mi się wydaje. Dobra, idziemy tutaj. Siema oraz. Zapiszę sobie. I pyk. Ale tu znajdziemy. To jest to. I co on tu ma? No faktycznie ma dwie sztuki pancerza, ale złoto też sobie weźmiemy już przy okazji, tak?
No jak już to bierzemy, no to bierzemy wszystko, żeby nie było lipy, nie? Dobra, tam widzę, nic nie fika, więc jest ok. Mamy już ile tych pancerzy? Trzy? Trzy sztuki chyba powinniśmy mieć, tak mi się wydaje. Tak, mamy trzy sztuki, czyli jeszcze dwie i będziemy mieli wszystkie. Super. Idziemy teraz do tawerny, pogadać sobie z tą właścicielką i przy okazji też sobie porozmawiamy z tym typiarzem, co miał właśnie na handel te misy, tylko który to był? Nie, nie siadaj tam. Brzdarze. Dobra, czego chcesz? Czy chcesz dać mi spokój? Dobra. Tylko sobie zapiszę, gdyby tu do jakiejś awantury doszło, nie? No, może tak być. Dobra, słyszałem, że do kupna z futrami. O! Zbyt ryzykowne, czyli tego nie możemy. Czy to Wasyl był? Chyba tak. Należysz do załogi Romanowa, nie? What's that to you? You see a sailor, you suspect they're a pirate. Not all sailors are pirates. Dobra, Lukor mnie przysłał. O. Hattie is looking for her father. Dokładnie. Show me someone who isn't looking for Captain Gregorius Steelbeard. Czyli wszyscy go szukają tak naprawdę. Czyli to nie była ściema. But where he is now, I don't know. Dobra. Co on wie o nim, nie? Niech nam powie. Only rumors. Erikson says Steelbeard has a shack in Maruderem w mieście, ale to nie wierzę. Erikson naprawdę wiedział, że Rudera byłby już daleko stąd. No być może, a jednak widzę, że ciągle jest z Ruderu Sony, czyli nie wie, czyli faktycznie on nie wie. Dlaczego według ciebie Erikson interesuje się Ruderą? Stalowy brody, nie? No zaraz zobaczymy, nie? Dobra, nie wiem, spróbuję powiedzieć mu to, że Lukor mnie przysłał. Really? Did he give you my gold? 200 gold pieces and you can have the plates. Kurczę, powiem wam szczerze. Za dużo. 200 gold pieces is too much. Spróbuj inaczej. So that's the way the wind blows. You're helping him. Let me tell you how we're going to do this. Jak to załatwimy? Jeszcze, albo nie dostaniesz artefaktu. Twój wybór, jeśli ma się walki, proszę bardzo, nie? Nie chciałbym tutaj walczyć, nie? Wiecie co? Wyjdziemy sobie na zewnątrz, żeby tam kogoś nie trafić przypadkowego. O, i tu sobie z nim powalczymy, nie? Spróbujemy się z nim. Silny jest też, powiem wam szczerze, wiecie? Ma walnięcie, typiarz. Put an end to this. Put an end to this. Oh, yes. My God. Go. Taka walka zacięta, nie? Kurczę. To, co lubimy najbardziej, walki. Chodź. No. Szkoda, że nie da się go tarczą popchnąć na przykład, nie? To by było jeszcze fajne też. No, mogłoby być fajnie wtedy też. Kurczę, przegramy to. Jest naprawdę ciężko. Kurczę, jest duża szansa, że to przegramy, naprawdę. Nie. Great.
Come on! Yeah! Get in there! Kurczę, jest na szota. Jest, mamy to. Dobra, bierzemy ten jego mieczyk i bierzemy sobie te jego wszystkie rzeczy. I mamy nowy poziom. Kurza stopa. No, dobre, dobre. Udało się, moi drodzy. Dobra, pogadajmy z nim teraz. No dobra, dobra. Co tam piszecie? Już tam już patrzę, nie? Wasyla chyba wystarczy obyć wyżej, bo on będzie twoim przyszłym kapitanem w Risenie 2. Kurczę, no to pobiliśmy naszego przyszłego kapitana. Jesteśmy naprawdę spoko, nie? Czy Risen 2 też jest taki drewniany? Pewnie nie, pewnie nie. Ale ona wybiegła, jest inny i weź sobie potki na co będziesz mógł się leczyć, jak będzie gorąco. Aha, czyli tutaj normalnie podczas walki można na przykład się leczyć. Kurczę, to dobra informacja, powiem ci szczerze, tylko że tych potek tak naprawdę dużo nie mamy, nie? Ale weźmy sobie coś, przerzućmy faktycznie może. To jest na manę, to nam się raczej nie przyda. Tak naprawdę to my dużo tutaj nie mamy, wiecie? Tak naprawdę dużo nie mamy tych potek. To możemy jeszcze sobie tą roślinkę jakąś wziąć tutaj, która ona... A, bo przecież mamy tu mięso. Mięso też jest na punkty życia. Dobra, to 15 sztuk mięsa tego, na przykład 10 sztuk udek i mamy już teraz na pasku w razie W, nie? To dobre, dobre. Dobrze wiedzieć, nie? Dziękuję, dziękuję pani. NPC nie są tacy słabi, szczególnie, że ci ważniejsi mają wyuczone umiejętności walki. Ryzyk kapitan to brodę, ani... Aha, no dobre. No to w takim razie dobra walka, jeżeli oni są wyuczeni, nie? Aha. Dobra, no to mamy z typiarzem pogadane. Możemy sobie uzupełnić faktycznie może trochę energii. Dawaj, no wcinaj to. A tak jak sobie on to będzie wcinał normalnie? Tak, czyli pod czwórką jak mam, to on normalnie będzie faktycznie mógł sobie to wszystko wcinać. Spoko. Dobra, i teraz sobie zapiszemy i pogadamy jeszcze z tą kobitką, nie? Dobra. Co do twojego ojca? Słyszałem, że twój ojciec jest piratem, nie? Cześć, Bevor, witam, witam cię. Then I guess it must be true. No. Don't tell me you didn't know. Do I know my father is Captain Gregorius Emmanuel Steelbeard, the most infamous bastard to have sailed the seas around here in 100 years? No, grubo. I can tell you he was a bastard. The rest of it, I've heard through legend, like you. No, ja musimy uważać, ona kłamie, nie? I asked you for help with information. I didn't agree to give you any. Okay. Dobrze, okay, dobrze, rozumiem. Dobra, kapitan Romanow jest zamknięty w celi. Captain Romanow is locked up in a cell on the Harbor Key. Bo nas lubisz, Bevor, tak mi się wydaje, wiesz? He was arrogant enough to tangle with the order. Did he tell you anything? Dobra, powiedz mi, że nie wie, gdzie jest twój ojciec. Romanow says he doesn't know where your father is. He says he doesn't know. But then he'd still say that even if he left my father headless and castrated in a barrel somewhere. Nie, no w życiu, ja zabiję zwierzątka, my tu w życiu nie będziemy zabijać zwierzątek, nie? My możemy je najwyżej mordować, ha, ha, ha. Zbroją palną? No, ja to bym mógł, oj, byłoby fajnie. Dobra, mówi, że twój ojciec ma chatę tu w mieście. Naprawdę? Cały ojciec, stać go na pałac, a żyje w Rynsztoku z dziewkami i szczurami. Nikt się nie zobaczy. Dobra, może znaleźć wskazówkę na to. Aha. Dobra. Wazyl nie sądzi, by... O. Vasily doesn't think your father's here on the island. Vasily's never had anything useful to say. Ciekawe do powiedzenia. Znalazłem... O. I found this key on Ericsson. Show me. Pokaż. I don't recognize this, but it has my father's initials on it. He marks his territory. I think he'd have carved his initials into me, given the chance. This key's a start, but it's useless without a lock. No, I don't suppose Ericsson gave up what this key was for, did he? Dzięki za to. Daj mi znać, jeśli już to może otwierać. Thanks for this. Let me know if you hear where this key might open. Myślę, że ten klucz może otwierać jakiś naprawdę zacny skarb, nie? Tak mi się wydaje. E...
Nie wiem, powiem ci pejratę, no bo tamten Romanow powiedział, że ona kłamie, żebyśmy jej nie ufali, więc wolę tak, wiesz, mieć do niej pewien dystans, nie? Dobra, Romanow nie przypada za twoim ojcem. My father tried to run him through and killed Romanov's favorite whore instead. The pair of them never exactly moved in exclusive circles. Czyli poszło o kobitkę, nie? Can't say I'm too comfortable having that bastard in town. He'd happily see me dead, or worse. And if you're thinking he might give me to his men for the night, you better know he'd happily do the same with you. Well, kolejny powód stąd wydostać. No, dokładnie. No i ona nie jest taka brzydka, mógłbym jej pomóc tak naprawdę, nie? W sumie już jej pomagam. Z tym coś? Słyszałem, że... To nie, bo to jest ten, co tam nie mogę go okraść jeszcze. Póki co nie możemy go okraść. Miejmy nadzieję, że niebawem to się zmieni, nie? Tu gdzieś siedział jakiś typek. Tu na pewno był gdzieś jakiś typek, tylko nie pamiętam, gdzie on teraz jest. To był Lukor? Chyba tak. Nie jest brzydka, to jej pomogę. No dokładnie, nie? Wasyl, Tytar, Piwo, może on tam na górze jest? Niko? Jakie masz ryby? Jakie pytanie? Cześć, misją, witam cię. O, przy okazji możemy mu coś sprzedać, nie? Bo on tutaj może nie ma jakichś ryb zacnych, fajnych, ale mu sprzedamy zardzewiały mieczyk na przykład, bo mamy teraz fajny taki mieczyk inny. Dobra, to mu wciśniemy. Ten młotasiek mu możemy wcisnąć. Tą starą tarczę też możemy wcisnąć. Pierścień Niko, to tego raczej nie możemy wcisnąć. Tak mi to wygląda. Kości możemy mu wcisnąć. Skóry mówiliście, że one się przydadzą, więc na razie nie sprzedajemy. Grudy, rudy, żelaza, to też na razie nie sprzedajemy. Zostawmy sobie. Dobra, i chyba wszystko, nie? 40 sztuk złota, także całkiem sporo. Dokonaj wymiany. Pyk. Mamy 489 zł. Całkiem sporo. Idziemy na górę zobaczyć tam, czy nie ma tego typiarza. Ale to jest chyba tylko jakaś tam prostytutka. No dobra, to z nimi gadamy. Już się nagadaliśmy dzisiaj z prostytutkami, nie? Dobra, tu nic nie ma więcej. Tu ktoś jest? Hello, nie ma nikogo. Dobra, idziemy dalej. Co, jak tutaj jesteśmy, to może się prześpimy, co? Do rana. Nie wiem, czy tu można się przespać? Kurczę, tu nawet nie ma gdzie się przespać. To wiecie co, może byśmy sobie poszli do tego burdelu i tam się prześpimy, nie? Za friką. To będzie chyba najlepsze rozwiązanie, tak mi się wydaje. W sumie racja. Zawsze to plus 3 więcej do siły. Tym bardziej, że na początku to... Mamy tylko 15, 18, no dzięki temu pierścionkowi mam 18, bo tak to byłoby 15. Nie mieliśmy po prostu kasy, żeby się czegoś więcej nauczyć, nie? Ale już trochę tam kaski mamy, więc co? Jest szansa, że coś tam się nauczymy niebawem, nie? Nowego. W takich czasach jest... Jak jest to trzymać się języka z rozumowaniem, to rozsądne zachowanie. Poza tym wierzyłem, że jakby policja się dowiedziała, kim jest ojciec, to... No pewnie tak, też mi się tak wydaje, że ona jakby powiedziała, to by ją aresztowali, nie? I to od razu, to fakt, to się z tą zgodzę. Dobra, gdzieś tu było łóżko jakieś? Chyba w drugim tym pokoju, idziemy tam do tego pokoju w takim razie. Za friko się przekimamy tutaj u nich, nie? A, w latarni jeszcze jest też wyrko, no to będziemy mieli... Że tak powiem, pamiętać będziemy, nie? Żeby tam pójść sobie w razie W. Najelegancko. To już ukradliśmy, nie? Tak, to już ukradliśmy. Idziemy tutaj po tych domkach jeszcze pochodzić, bo tutaj nie rozmawialiśmy z tymi ludźmi. Marynarz nie chce z nami rozmawiać. A kto tu jest? Mieszczanka, hello. Nie, już sobie idę, jeśli się pani nic nie denerwuje. No nie? Co ja ci poradzę, Duda? No, tak najlepiej, nie? No właśnie tam. Ej, no właśnie tam. Baxter. Ciekawe kto to, nie? Dzisiaj mi dodam się szynek utrzymać. Co to za typ? Księgi dla rzeźnika, aha.
There's not many around here can do it. No, domyślam się. Really? Naprawdę? No nie będzie pisał, dobra. Well, I'm not doing a test to prove it. Dokładnie. I used to teach, and I've seen that expression before. The face of blissful ignorance. Błogosławionej inteligencji. I'm sure you have more important things to do. No nie. Dobra. A możemy z tego się czegoś nauczyć? Może z tego będziemy mogli się czegoś nauczyć, nie? No i ktoś pisze kolumny liczb. Dobra, ale jest. Doświadczenie plus 5. Chociaż tyle dobrego, nie? Nie wpadło nam jakaś umiejętność, ale chociaż doświadczenie, więc to jest spoko. Kto to jest? A, zwykły tam zakonnik. Już patrzę, co tam piszecie. Kartonowa animacja. Oj, bewor. Dobra, to jest Wazyl, to nie. To jest jakiś tam marynarz, to też nie. Kurczę, gdzie jest ten typiarz? Sid, to na pewno nie ten. Ten też nie. O, tego też nie byłem gadać z nim. Co po Rizenie? Nie wiem, Bevor. Być może, że będzie Gothic 2 znowu, wiesz? Noc Kruka z jakimiś tam dodatkami, bo tam pani Emis Pro wysłała różnych informacji. No i tam jest fajny właśnie filmik Majesa z różnymi dodatkami właśnie do Nocy Kruka, więc coś tam byśmy sobie zobaczyli ewentualnie. Potrzebna mapa wyspy? Raczej nie. Cyk. Nie możemy go okraść. To pogadajmy jeszcze z nim. Why? Po co puszczasz miasto jest nielegalne? Na pewno słyszałeś. I have. Well, I'll draw you a map if you want. O, złote wrota i jest jeszcze Dublin. Elegancko, nie? Dobra. Ile chcesz za mapę? How much do you want for the map? It'll be a fair price. I'll let you know when it's completed. Dobra. Kiedy to będzie? How long will that be? A good map. Stworzenie dobrej mapy nie można się śpieszyć, zwłaszcza teraz, ciągle się zmienia. But for anyone who knows how to get out of the town, my map would be very useful. No dobra, czyli dzięki jego mapie będziemy wiedzieli, jak opuścić to miasto. Fajnie, nie? Nie pyta się kobiet o wiek, wiesz? Haha, tak to jest, panie Bewoże. Ja sobie poczekam, aż jeden zagra. No, pewnie tak będziemy grali, to, ale to jeszcze trochę, nie? Jeszcze trochę, bo po Gothicu 2 pewnie będzie właśnie Risen 2, później po Risenie 2 być może właśnie będzie Gothic 1, nie? Zobaczymy. Idź do tej chaty, co widzę naprzeciwko. W którą stronę? W którą stronę? Jeszcze nie byłem tutaj. A nie, tu już byłem i tu chyba mam do pogadania w sumie z tym swoim typiarzem, nie? Tutaj powinien stać ten mój kolega typiarz, który... O, jest. Może coś jeszcze? Nauczmy czegoś o złodziejstwie. Okej. 250 kradzież kieszonkowa. Będziemy lepszym kieszonkowcem, nie? Okay. A skilled thief can take whatever he wants from a mark, but you've got to practice speed and sleight of hand. Move fast, but move soft. Getting your hand in a pocket isn't enough. You've only dipped it when you get your hand out with the goods and not get noticed. No i elegancko, to mamy z nim pogadane. I sobie zapiszę i na nim spróbuję tej kradzieży kieszonkowej, wiecie? Od razu sobie to spróbuję u niego, nie? Tylko tego wózka... No to zaraz zobaczymy tam. Zbyt ryzykowne, no dobra, czyli nie da rady. Na innych spróbujemy, nie? Może na tym. Pochennujmy trochę, wezmę łóżko, no to nie.
W czwartek, no po live, jak będzie chwila, no to jasne, że będę oglądał, nie? To jasne, że będę Dominiku oglądał, nie? Tym bardziej, że to w końcu nasi grają, no to trzeba trochę tam dopingować. Wiadomo, jaki wynik będzie, nie? Raczej wynik to jest tam przesądzony, nie? Ale jest okej, okay. Myślę, że warto obejrzeć. Mówicie tutaj, żeby wejść do tej chatki, co tutaj jest. Dobra, ja sobie zapiszę w takim razie. 10 do 0, nie wierzysz aż tak? No to grubo. Kufer ze skarbem, o! Kurza stopa, popatrzcie. Ale mieliście pomysł, nie? Co to jest? Złoty kielich i to jest stary dokument, bardzo stary, zniszczony kawałek papieru. Rum i wytrych. Kurczę, no to bierzemy. Ulala. No to elegancko, powiem wam szczerze. Zamknijmy te drzwi. Nie wiem, czy się da? Nie, już się nie da zamknąć tych drzwi za sobą. No, jakąś tam mamy, nie? Może nie najwyższych lotów, ale coś tam mamy reprezentacji, nie? Coś tam mamy, nie? A, i tu mogę też spać. Fajnie, kurczę, no to elegancko. Nie ten ptak zjadł robaka, co bezczynnie siedział. Północny wschód na wschód, stary grób będzie wiedział. Czyli to jest jakaś zagadka z tego wychodzi, nie? Nie ten ptak zjadł robaka, co bezczynnie siedział. Czyli o jakiegoś ptaka chodzi. Dobra, być może jakaś skała, która wygląda jak ptak, nie? Dobra, północny wschód na wschód. Jakby opisał to Dominik, oj, to nie wiem, nie? To byłoby skomplikowane pewnie. O, Yellow, witam, mój drogi. Dawno też nie widziałem kolegi. Dobra, idziemy dalej, co? Idziemy dalej. Znaleźliśmy skarb, to jest najważniejsze. Finn, co to jest za człowiek, nie? Witam, jestem Finn. Do roboty? My coś, my szukamy roboty, nie? Jestem w sypce. Wszyscy chcą pracy, nawet... No, wszyscy chcą, ja też chcę. Dobra. Jaką pracę wykonujesz? Jakąkolwiek. Dobra. What can you tell me about Flavio? People say Belshaw is the only man who can teach something to the farmers. But Flavio has given work to lots of people. Has, but that's changed. Yeah, but where has it been? He has to get rid of most of us. Kurczę, no bo faktycznie mogłoby być ciężko to rozszyfrować, nie? O, ale już mamy 8 łapeczek w górę, także no jest szansa, że dobijemy faktycznie dzisiaj tych 10 łapeczek. Elegancko. No to idziemy do party, nie? Skradanie plus otwieranie zamków zrobi z ciebie milionera. No nie wiem, czy tutaj w tej grze się da być milionerem. Powiem ci, że chyba może być ciężko, nie? Tu może być ciężko. Dobra, zapiszmy sobie, gdyby tu coś nie pykło w tej rozmowie. Hello, Patty. Cyk. How about your father? Znalazłem ten papier jedyny. O. I found this paper in one of the shacks in the gutters. Now this is a useful piece of paper. This is precisely what I was looking for. O, tego szukała. I can finally leave this rat hole. Teraz mogę wreszcie opuścić to cholerne miejsce. Chyba należy się nagroda. 200 sztuk złota i żadnych dalszych pytań. Zgoda. Kurczę, ja wezmę 200 i będą dalsze pytania, nie? Lepiej tak będzie, nie? Yellow, wiesz co, będziemy na razie z Donem grali, no na razie, chyba tak zostaniemy po prostu, wiesz, z Donem będzie na początek nam najprzyjemniej grać, tak mi się wydaje, wiesz, no tak zrobimy. Czy grałem w Risena 2? Nie, jeszcze nie graliśmy, ale będziemy, nie, jak skończymy jedynkę, tam na chwilę wrócimy do Gothica 2, pogramy sobie w 2 i później właśnie wrócimy do Risena 2, żeby też sobie pograć, bo też nigdy nie miałem możliwości w nią grać, nie, tylko Kolor napisał, że to Risen jakiś tak... Dla zmyłki. Hej kolego. No tak nowy. Trochę dla zmyłki, to fakt, nie? I Predator, witamy w naszym zacnym szlacheckim gronie, nie? Miejmy nadzieję na dłużej. Dobra, zatrzymajmy złoto, ale powiedz mi na moje pytanie, nie? Keep the gold. Just answer my questions. People usually see gold and forget everything else. All right.
What do you want to know? Jak się wydostać z miasta, byśmy ci w sumie chcieli, nie? Wiedzieć. I pyk, 12 łapek. No kurczę, powiem wam, że ładnie, nie? Bardzo ładnie. Dziękuję wam za to. Dobra, co z kapitanem Ramonowem? Myślę, że będzie z nim problem. Think he'll be a problem? Couldn't care less about him. Aha. I've got what I wanted now. At least part of it. A przynajmniej część. Ciekawe, co ona jeszcze szuka w takim razie, jeżeli to jest część czegoś, co ona szukała, nie? Co jest takiego ważnego w... O! What's so important about that old scrap of paper? To była zagadka, nie? There's no secret that it's linked to my father. You must have worked that much out yourself. Tam zagadka pewnie, gdzie jest ukryty ten skarb. Dlatego ona nam chciała dać te 200 zł, nie? I nas spławić po prostu, żebyśmy się nic więcej o to nie pytali. Ale będziemy cwańsiejsi, nie? Coś na swój ojciec przybywa. Dobra. Still on this island. Ona chyba wie. Whether he still is and whether he's still breathing. To zupełnie inne pytanie. Znajdę go wcześniej czy później. No kurczę, skarbu szuka. No też mi się tak wydaje, Pajrate, wiesz? Jaki smutny dzień, Barduk, dzisiaj masz? Kurczę, no to niedobrze, to piwka musisz się napić może. Może to ci rozweseli trochę. Dobra, co się stanie z twoją gospodą? The tavern's only ever been a place for me to hold up. Aha. It's time for me to move on. I'll find someone who wants it. Zechce. Dobra, co się stanie z ruderą twego ojca? What will happen with your father's shack? I have no use for it. Nie korzystać, jak chcesz. No to mamy tą chatkę, nie? No elegancko. That place might come in handy. It obviously did for my father. Najwyraźniej się przydało, jeśli masz zamiar ją zatrzymać po swojej mojej rady i spal pościel. Co tam musiało się dziać grubo na tej pościeli, nie? Porozmawiałem rzadki przypadek z ciebie. Widziałem kawałek świata i spotkałem wielu ludzi. And I've traveled the length and breadth and met a lot of people. To trzeba tylko znaleźć drogę. All I need to do now is find a way out of this. No a my będziemy mieli mapkę, więc może ci sprzedamy. Dobra, kończymy z nią rozmowę w takim razie. O, spróbujmy teraz z nim po ten, tą kradzież kieszonkową, którą mamy na wyższym poziomie. Może wreszcie się uda nam go opierdzielić za przeproszeniem, nie? Pyk. Ale się znowu trzęsie ziemia. O, jest. Chyba się uda. Fur shop? I'm not buying another store. Ma bełty. Mieczyk. A to jest jagody. Dobra, bierzemy mieczyk. Dobra, i zabraliśmy mu ten miecz? Tak, zabraliśmy mu ten miecz. Kurczę, elegancko. Na mapeczkę grejpfrutowo-owocową? O kurczę, to może być gruba mapeczka, nie? Dobra, no to okej. Okay. Ale dalej nie mogę znaleźć tego typiarza, kurczę, który chciał od nas te zbroje, nie? Zaraz go tu znajdziemy gdzieś może. Nie, to był ten Cid. To on na pewno nie chciał tych zbroi. Widzisz, że on jest gdzieś tam na prawo od karczmy. Dobra, to idę go poszukać. No bo chciałbym to zadanie też sobie zaliczyć już, wiesz, i mieć po prostu z głowy. No może jakąś kaskę za to dostaniemy, byśmy mieli trochę więcej, bo 239 zł. No to nie jest za dużo, nie? Jeżeli on gdzieś tu jest na prawo od karczmy, to zaraz go tu poszukamy. To jest ten od map, to nie? Mogę go okraść, tego typa, co tam magazyny pilnuje? O, dobre, dobre, idziemy skumać. Faktycznie, bo to on miał ten tekst taki, żeby spróbować, nie? To spróbujmy, bo teraz będziemy mogli chyba okraść każdego, kogo wcześniej nie mogliśmy okraść, żeby było zbyt ryzykowne, nie? Na prawo od karczmy, ale prawo to jest tam, a lewo jest tam. No właśnie, kurza stopa. Dobra, idziemy do tego typiarza, tylko sobie pierw zapiszę, żeby nie było lipy. Cyk. Siema, ziomuś. Odzyskałem 5 pancerzy. Nie, to tego to na pewno nie damy, nie? Pyk. Okej, okay, co on tu ma? Kostur Kata. Kurczę, bierzemy go. Ej, zabraliśmy mu to z ręki. Cześć, Filip. Witam cię. Dzięki. No do piątku to jeszcze trochę... i z patykiem teraz stoi. Co ty, piasz? Aleśmy go obrobili, moi drodzy, nie? Ile to jest warte?
Ile to będzie warte? Ej, 300 to jest warte. Kurczę, dobry hajsik, nie? Bo tak się zastanawiałem, czy czasem nie wziąć właśnie tej kasy, co on tam miał, nie? Ale kurczę, to było dobre. To było dużo lepsze rozwiązanie. O, tu jest Lukor, czyli na lewo od karczmy on stoi. Dobra. Chcę z powrotem pancerze. Nie wątpię, ale on zapłaci tyle, co ja. Dobra, ile ty zapłacisz nam za to? On chyba 250 chciał nam za to zapłacić. My chcieliśmy 300 albo 4, nie? Dobra. Here are your armor plates. Excellent. Czy ja napiję się z wami w piątek? Jasne, że mogę się napić, nie? Doświadczenie 300, elegancko. 250 złota. Dobra, jest to 50 dodatkowego złota. Kurczę, ale sobie zarobiliśmy na nim, nie? Czemu nie możesz pić? Ma, bo poobijany po treningu jesteś. No to grubo, Filip, kurczę. A nie no, tam jedno piwko może się napić, nie? A jakiś pancerzyk dla nas? Kurczę, przydałby nam się, powiem ci szczerze, że przydałby nam się jakiś pancerz, więc czemu nie? Będziemy kombinować, nie? W dresie. No, taki trochę dresik, tylko biedny, nie? Dobra, myślisz, że... No, o, spróbuję z nim jeszcze też kradzieży kieszonkowej, nie? Zawsze zostaje ci browar 0%. O, dokładnie. I są bardzo dobre teraz te piwka 0%, nie? Tylko takie, nie jakieś tam Heinekeny, bo to są, że tak powiem, siki, nie? Weroniki, ale takie są tam dobre piwka 0% też, nie? Tylko żeby dużą ilość ekstraktu miały, nie? Co ty teraz robisz? Rzeźbę? No ja wiem, no ale to tam wiesz, 0% to akurat może być, to nie przeszkodzi nic w rzeźbie, nie? Ja mam jutro sprawdzian z angielskiego, bo pani... No to kurczę, no to widzisz tyle ziomek, dobrze, że przyszedłeś, witam cię poza tym, bo tutaj po angielsku gadają, no to czegoś będziesz mógł się poduczyć przed egzaminem jutrzejszym, nie? Tak mi się wydaje. Od Kostara będę mógł kupić ten pancerz. Dobra, to zaraz tam się ogarniemy też do niego. W sensie, kto wymyślił, że browar powinien zostać ukarany. Nie, no to jest taki bardziej napój chmielowy, może nie piwo, nie? Bo tego nawet piwem nie można nazwać, takie tam 0%, nie? Ale taki napój chmielowy po prostu, żeby sobie trochę smaku narobić i tyle, nie? Dobra, weźmy, spróbujmy go okraść. I co on tu ma? Krótki łuk. Kurczę, ten łuk to bym wziął mu. O, i pyk, mamy łuk. Elegancko, nie? Haha, dobrze. Naprawiłem telefon, 200 zł wydałem na... Kurczę, no to nie mało, powiem ci, tyle ziomek. Ale będziesz miał przynajmniej sprawny telefon teraz, nie? Nie z jakąś tam szybką, rozwaloną. Sprawdźmy sobie ten łuk, jak on wygląda. Kurczę, 75 warty. No to elegancko. Jakiś tam browarek gdzieś mi został. No to co, misją trzeba pyknąć, nie? Soczek mielowy. No można też tak to nazwać. No soczek, napój, jeden short, nie? Czemu nie kradniesz im mikstur? Wiesz co, bo mikstury to... Nie wiem, wydaje mi się, że mikstury to sobie gdzieś tam ogarnę, kupię za pieniądze, które, że tak powiem, dostanę z tego, co im ukradnę. Tak mi się wydaje, wiesz? Jednak masz znawców na Steamie, to mi się podoba. No mam tu znawców, kurczę, no trudno, żeby nie było u nas znawców, nie? U nas są eksperci. Dobra, idziemy dalej, nie? Poszukać kolejnych ludzi, których możemy obrobić, nie? I przy okazji sprzedać sobie kilka rzeczy też możemy. Ten łuk to chyba będziemy mogli sobie założyć, tak mi się wydaje. Tak, i mamy 19 strzał, więc w razie W będziemy mogli sobie strzelać z tego łuku. Ciekawe, jaki to damage będzie robiło. Pewnie słaby na początek, nie? Ale to już coś zawsze, nie? O, jest Darek, witam, mój drogi. Jak tam ten? Oczy mi powiedz lepiej, Darek. Dobra, to co stoi? O... Nie no, jego okraść nie możemy. Jemu też widzę sprzedać, nic nie może. Myślałem, że będziemy mogli mu coś sprzedać, ale nie. Dobra, no to idziemy do kolejnej części miasta. Temu możemy przecież sprzedać coś i od niego kupić sobie zbroję przy okazji, nie? Faktycznie, dobrze, że przecież mi przypomnieliście. I co on tu ma za zbroję jakąś? Płaszcz oficera. Wartość złocie 200.
Kurczę, powiem wam szczerze, chyba sobie wezmę faktycznie, skuszę się na to, tym bardziej, że mamy trochę siopki, więc możemy sobie na to pozwolić, nie? Dobra, zardzewiały mieczyk mu sprzedamy, a ten kostur, cena sprzedaży, a bo cena sprzedaży jest dużo niższa, no ale to i tak całkiem sporo. Te bełty możemy mu sprzedać, bo raczej z bełtów nie będziemy korzystać. I coś jeszcze tu mamy ciekawego takiego na handel? Chyba więcej na razie nie mamy. Dobra, to tak robimy, nie? 132 nas tylko to wyniosło w sumie, więc jest ok, nie? Dobra, kończ. Cyk. I załóżmy sobie to teraz. Zobaczymy, jak będziemy to wyglądać w tym pancerzu. Kurczę, no wyglądamy tak samo jak on. Bez kitu, wyglądamy tak samo jak on. Ale lipa, myślałem, że jakiś ładniejszy ten dresik będzie, nie? Chyba 3-0 dla Polski? Nie, no Polska tyle nie wygra, Dominik, coś mi się wydaje. 3-0, ale to raczej będzie, bo to chyba z Portugalią gramy, tak? No to będzie dla tamtych, coś czuję, nie? A, no to dobrze, Dary, jak oczy już tam są w miarę okej, że wszystko ten... Coraz lepiej tam z nimi. To mnie bardzo cieszy. Co masz na sprzedaż, to nie, opowiedz mi. No ja się martwię, no kurczę, jak takie rzeczy się dzieją. Kurczę, jak Filip rękę skręcił tak tam w nadgarsku, to też się martwiłem. Kurczę, no. Nie lubię, jak komuś się coś takiego przytrafia, nie? O, Niko. Jakie masz ryby, nie? Nie będziemy z nim gadać o tym, nie? Wreszcie nowa stylówka. No całkiem, kurczę, no ale takie zielone, takie... Taki dziwny ten kolor, powiem wam szczerze. No nie za ładny. Wolałbym już czarny cały, nie? Nie, no spoko, Dare. Jak miałeś delegację, to kurczę, no to się wszystko rozumie, nie? To nie mamy tu żadnych tych pretensji, nie? Pogadajmy z nim. Czego chcesz? Nic złego nie zrobiłem. Czyli coś ma do ukrycia chyba, nie? Myślę, że... Myślę, że co? On chyba jest jakimś złodziejaszkiem, nie? Tak mi to wygląda. Ej, no to elegancko, jak 3700 na wypłatę. No to elegancko, a ty jeszcze odszkodowanie przecież dostaniesz za wypadek w pracy, to chyba to jeszcze taka dodatkowa premia będzie za friko. Tak mi się wydaje, nie? Dobra, skąd jesteś? Zapytajmy go. Jak ziółko z Gotika mówisz, on jest? No to nie, lepiej żeby nie, bo jak się przyczepi do nas. O, i mamy już 15 łapek, kurczę, elegancko. Idziemy do przodu. Ładnie, ładnie. Nie składałeś papierów o odszkodowanie? Kurczę, no z jednej strony, no... Nie będziesz miał problemu w razie W, nie? Ale z drugiej strony, kurczę, darmowa siopka, jeżeli to nie było też... Kurczę, ciężko by było udowodnić, czy to z twojej winy, czy nie z twojej winy, nie? To na pewno. Ale zawsze to byś jakąś tam siopkę wydębił pewnie, nie? A no też fakt, po co robić problemy szefowi, też tu się z tą zgodzę, nie? Dobra, wiesz, że są... O! So, are there thieves in the town? Oh, yes. Tak, wezmę wszystko, to wozi do ziemi. Wszystkie skóry z magazynu Flavio. Aha, najgorsze jest to, że uchodzi rebeliantu na sucho. Niestety muszę stąd wydostać. Kurczę, dużo ludzi chce się wydostać z tego miasta, nie? I to chyba jest to zadanie z tymi skórami, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, znasz jakiś dobry dowcip? O, spróbujmy go obrobić. Co on tu ma? Też ma łuk jakiś? Skórę weźmiemy, tak? Bo mówiliście, że skóry się przydadzą, to weźmiemy skórę. Mhm. Dobra, mamy to. Idziemy dalej, do kolejnego typiarza. Tam na dole byłem? Chyba nie. Ale idziemy tutaj, do Flavio, nie? Dobra, witaj Flavio. Szukam pracy. No powiedzmy, że szukam, nie? Szukać gdzie indziej. Co sprzedajesz, nie?
Znamy moje specjalności, czyli takie ten zwierzęce dobrobycie, nie? Dobra, płacić dobrze zwierzęce, dostać nawet nową. Dobra, nie masz żadnej pracy dla do zaoferowania. Nie wiem czemu, ale YouTube w ogóle mi odłączył czat. Kurza stopa, że w ogóle nie mam podglądu na czat. Pojawiła mi się informacja. Znowu YouTube ma jakieś chyba problemy życiowe ze wszystkim, z działaniem. Znowu coś kombinują, co mi się bardzo nie podoba. Kurczę, bo nawet nie widzę, co tam piszecie, nie? Także za sekundę, bo ja muszę sobie tu odświeżyć w takim razie to. To tak nie może być, żebym nie widział, co tam, moi drodzy, piszecie. Kurza stopa, aż tak YouTube mnie nie lubią, że mi czaty wyłączają? Tak nie będzie. Dobra, i wracamy do gry. Dobra, masz do wykonania pracę w mieście. Potrzebuję paru rzeczy. O! I już tutaj czytam, co wypisaliście, kiedy YouTube mnie wyłączyły z czatu, nie? Dobra, szkoda, że nie ma Sisters. No, szkoda, że nie ma Sisters, ale może wpadnie jeszcze później, nie? Udowodnić łatwo, bo kamera będzie ponad 20 sprzętów. No to nie, no to faktycznie, nie? Kurczę, ale lepiej nie faktycznie nie robić problemu szefowi. Mówi o mnie, bo ja okradłem całe miasto, jak nauczyłem skradania. No ładnie, Duda, no ładnie. Ojej, kominę ostatnio z tej skrzyni. Tak jest, płacz. Tak to jest, jak się nie płaci. No dokładnie, nie? Nie płacą YouTube'owi, to mi wyłączają czat. No grubo, grubo, powiem ci szczerze. Dobra, on tutaj widzę, nie ma nic dla nas do sprzedania ciekawego, co by nas mogło zainteresować. Piwerko sobie zostawimy, bo piwerko możemy mieć na piątek do wypicia. Rum też, czy tam grog, taki rum też mamy, możemy sobie zostawić na piątek do wypicia. Wyjdź i tu mamy jeszcze, masz do zaoferowania jakąś pracę w mieście, pogadajmy z nim, nie? Jest coś, przydałby się nam dostawa mięsa. Musisz tylko załatwić mięso z rzeźni. Gadałem już z Dexterem, mam 10 skór, zanim odda jakiekolwiek mięso. Kurczę, skąd my znajdziemy 10 skór teraz, nie? Wiesz co, no niecałą, niecałą. Zostało mi tam jeszcze trochę, ale... Ale wystarczyło, nie? Wystarczyło, żeby dobry humor był. Taka jest prawda. Dobra, nie masz żadnych skór? W końcu nimi handluję, dokładnie. Pusty sklep, skąd ukradli pewnie, nie? No, mam znaleźć sprawę, może coś wiedzą, nie? Może byśmy tych złodziejaszków skór odnaleźli i byśmy mieli skóry za friko wtedy, nie? Aha, w domach ludzi znajdziemy skóry. No to będzie trzeba poszukać. Aha, dobra, no to tak porobimy, nie? Tylko co my z tego będziemy mieli, nie? No wypadałoby, żebyś zapłacił, nie? Parę strzał, to niewiele, powiem wam szczerze. Zajmę się Baxterem i skórami. Oj, dziękuję za lucika, dziękuję ślicznie. Ja myślę, Dominik, że ten piłkarz raczej nie zrobi furory. Ze względu na nazwisko. Coś mi się tak wydaje. Dobra, potrzebuję mu paru rzeczy, to nie. Dobra, o. Gdzie mogę dostać jakieś skóry? Nie no, Kamil, nie? Some citizens have decorated their houses with skins. Aha. Nic nie sugeruję, ale żebyśmy te skóry z ludzi pozabierali, nie? No nie, też mi coś mówi. Nie wiem co, ale jakoś tak. Znane nazwisko chyba ostatnio. Sprawdź w takim razie, może coś ci faktycznie zostało. Dobra, miej mnie na oku. Spoko, nie ma problemu. Dobra, tu autozapis to może być, to możemy sobie wchodzić i patrzymy sobie na skóry. Zapiszę sobie i ten kufer sprawdzę, co? Sprawdzimy sobie ten kufer. Może nikt się nie doczepi, może skóra będzie w nim, nie? No nie, siopka jest... Tak się zastanawiam, czy nie wziąć tego, ale jak to wezmę, to się pewnie doczepią, nie? Dobra, powiedzmy, że wychodzimy, nic nie robimy. Co to jest?
Don't go wandering outside the gutters. Nie zapuszczaj się poza rynsztoki, dobra. You're a town guard. Straż miejski. Damn right, so that means around here, the law is what I say it is. Stay in the gutters and stay out of trouble. Aha, dobra, no to będziemy się trzymać z daleka od kłopotów, powiedzmy, nie? Myślisz, że jak mnie na przykład nie widzą gdzieś tam daleko są, to, to mogę brać, że ten? Nikt się nic tam nie będzie później denerwował na nas? Ja bym wynosił wszystko jak leci. No i chyba tak zrobimy, nie? Dobra, dlaczego jest tak mało strażników? Obrony miasta, tak więc jako pierwsi zostają ruiny, gdy tylko pojawiły. Aha. Nic nigdy nie wróci, a ci wrócili w kiepskim stanie. That was before Mendoza and his Inquisition turned up. Mendoza. Now it's his men that go into those ruins. W ruiny, pamięci, and let me tell you, dobrze. That's fine by me. Śmiesz tą brudkę, Martypek, w ogóle. Dobra, czy możesz mnie wyszkolić? Może będzie nas mógł podszkolić, nie? Rozrywki mu się przyda trochę. To będzie kosztować, dobra. I want to improve my fighting skills. Niczym cygan zawijany bywa. Dobra, i powiem wam szczerze, chyba zainwestujemy sobie w mieczyk, wiecie? Zdolność posługiwania się mieczem i lekką bronią do walki w zwarciu. Możesz wykonać kontrataki, by przerywać ataki przeciwnika. Chyba się tego nauczę, wiecie? No, spróbujmy. 200 zł nie jest dużo, a to nam się przyda w walce, nie? If your opponent is attacking you hard and you don't see a chance to attack yourself, you need to knock their weapon aside, parry it. Then once they're unprotected, you have to get in there with an attack. Sharpish. You'll get a feel for no, bo the to right jest rozwiązanie, nie? Też mi się tak wydaje. Come to you. But remember, this only works when your opponent attacks you. But if he focuses on his own parry, you can forget about this trick. No wiem, ja wiem, że obrabiam skrzynek, wiem. Dobra, i spróbujmy, kurczę, jeszcze tu jest mieczyk, ale nie mamy tyle siopki, nie? Siła plus 5, 105 zł, 5 punktów nauki, nawet nie wiem, czy tyle mamy. Muszę zobaczyć w ogóle, czy tyle mamy jeszcze. Mamy 300 zł, dobra, a punktów nauki mamy 15 do przyznania. Przydałoby nam się trochę tej siły, nie? Dobra, mówisz, że mogę okraść całe miasto, tak żeby mi nie zauważyli. No to okej, okay, nie? Kurczę, mogę wydać te 300 zł na... Poprzeczne cięcia byśmy mogli robić, nie? Dobra, to jedno damy jeszcze w siłę, będziemy mieli 22 punkty. I na razie sobie zostawimy jeszcze, nie? I na razie sobie zostawimy, nie będzie tak źle. 23 punkty, mamy i punktów życia 128, punktów nauki nam zostało 10, ale walkę miecza mamy już na drugim poziomie. Kurczę, ale popatrzcie, ile tu jest tych poziomów. To jest 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 poziomów to jest, kurczę. To od groma, powiem wam szczerze, nie? Od groma tych poziomów tutaj jest. Skradania mówicie, żeby się nauczyć? Kurczę, no pomyślimy. To całkiem dobry pomysł, nie? Żeby skradać się do domków i ich obrabiać. Oj, dziękuję za kolejnego lucika. Dziękuję. No to bierzemy tą skrzynkę, nie? Zapisałem sobie, możemy ją robić. Tym bardziej, że trochę kasy wydaliśmy. Musi nam się trochę zwrócić teraz, nie? O, i pyk, 16 łapek w górę już mamy. Kurza, stopa elegancko, moi drodzy. Dirk? Hej! New in town. Jesteś nowy, masz dużo złota, interesuje cię kupno cennych artefaktów. O, to nas bardzo interesuje, zakup artefaktów, nie? Spoko, panie. Skrzynie specjalne są tak wypchane, tylko czekają na wystrogę zręcznego klienta. Misja, ale ty mnie tu nakręcasz, żebym ty ich okradał. No ale ci powiem, dobrze ci to idzie, nie? Kiedy strzelił, powiedz Dominik, kiedy? Ale to dużo, powiem ci, że bardzo dużo, nie? A ty to kto? Zapytajmy go, nie? Jestem wyrażaczem rzadkich wartościowych przedmiotów, czyli poszukiwaczem skarbów. Mhm. I know.
I've met one of your brothers. Then I'm sure you'll know all there is to know about it. Dobra, więc handlujesz artefaktami. So you trade artifacts then? Not much getting in and out of Harbor Town. People gotta make a living any way they can. Most of those ways. Well, you wouldn't write home to your ma about them. Off looking for work. Do pracy, przeżywać ciężkie czasy. Chciałbym szybciej wrócić do ruin. Dobre miejsce do poszukiwania skarbów. No, to myślę, że też tam będziemy chcieli wrócić, nie? Dobra, więc ty i twoi bracia nie podróżujecie razem. Jest łatwa praca, ale nie widziałem od wielu dni. Myślę, że Oli Office wstrzymał niewoli. Well, if it is true, prawda, Ola potrafi się o siebie zadbać, jest nieczyw. Dobra, zobaczę, czy mogę pomóc jakoś Olafowi, nie? Może jakoś pomożemy typiarzowi. To czemu nie? Dobra, jakie typu artefakty sprzedajesz? Co on tam ma w ogóle, nie? Jakąś złotą misę. O! You need something gold and bullshit. Misy, to będzie nawet 150 sztuk złota, niedrogo. Mamy tyle. Całe szczęście powiem wam, że nie wydaliśmy na trzeci poziom miecza, nie? Więc dzięki temu mamy to, bierzemy ją. Here you go. Pleasure doing business with you. No, nie ma za co, dobre interesy też z panem. But I didn't trust them not to bash me over the head as soon as they got their paws. Czy ja mam czar telekinezy tutaj? Tutaj nie. Chyba że. No nie, nie mam. nie mam. Ile nam kaski zostało? 67. Coś by trzeba było dobrego znaleźć, okraść i komuś sprzedać. Kurczę, bo. A, bo tobie chodzi o te skóry w razie W, żeby tam gdzieś pewnie tak okraść. Welcome. What can I get you? No to będzie problem, nie? Ja bym trochę pomachał tym mieczem, Lord, bo się właśnie stale skomponuję z tą tarczą. No trzeba będzie pomachać, nie? Tylko trzeba znaleźć jakiegoś typka właśnie, z którym będziemy mogli tutaj awanturę rozpocząć, nie? Dobra. I'm Delgado's replacement. Oh, that's good. Have a beer on the house. Dobra, z przyjemnością. That'd go damn well. Yeah, you are. Yeah, dawaj piwko. Now. Co jeszcze? Chciałem zabrać złoto, złoto, które dawałeś. Dobra. Delgado. The gold you gave Delgado. Oh, so that's it. What's it? If you really want it, of course you'll get your gold. 100 gold coins, as always. Sounds like there's a but coming. Of course you wouldn't know, but Delgado and I had an agreement. Dobra, mów dalej. Go on. Well. I paid my debts in kind, so to speak. What do you mean? I kept my ears open and told Delgado where there were things to be had. In return, I didn't have to pay. He also got free drinks, of course. A to co, faktycznie będzie potrzebna telekineza do czegoś, do jakiegoś tam zadania? No, ogarniemy to, myślę, wtedy, nie? Umowa między nami, poufne informacje i drama Piotrze bierze. Nieźle, dobra, bierzemy to. O, i doświadczenie z puszka, nie? Piwko się kręcą, a twoje piwko, dobra. Pani wiem, tak przydaje, albo w skrzynce jest. Po telekinezie dany przedmiot przestaje być używany. Uważany za kradziony jak w G3? Jeśli tak, to spoko. To bardzo fajnie by było, nie? So what about a tip-off? Heard anything? Certainly have. Pewnie. Do you know Jack the Lighthouse? Jack, latarnik. He was in here last week. W zeszłym tygodniu, pijany jak Bela. I? He blathered on. Cały czas bełkotał. Jakie to miał szczęście, że znalazł cenny pierścień. And I know where Jack hides the keys to his chest. Kufra. I'll bet three street whores to a farm. That's where he keeps farmy z tamtym pierścień. O, proszę, proszę. Gdzie jest klucz? Where is the key to Jack's chest?
Jack's tower ma dwa pomieszczenia, kufry na górze, a Jack mieszka na dole. Klucz jest na dole, Jack zawsze wiesza go między słupów. W rogu obok beczek. Mhm. Dobra, zaryzykujmy. What's the worst sort of customer you get in here? Hey, I love them all. But the ones that just come to fight, I could do without. Dobra, weźmy ten klucz. Dobra, i mamy klucz Josha, nie? Idziemy stąd. Haha. Cyk, zapiszmy sobie. Idziemy na górę? A to on mówił tutaj o tym domku? Chyba nie. No zobaczmy, drzwi otwieramy. Krzesełko. Skóra. Dobra, skórę to weźmiemy. Prosty kufer. Czy ja czegoś szukam, proszę pana? Nie, nie. Nie, proszę pana, ja tutaj niczego nie szukam. Spokojnie, już sobie wychodzę. Proszę się nie nerwować, bo... No posuń się, bo nie mogę wejść. Co za typiarze. Co za narody, nie? Czerwona latarnia. Nie, mówicie, żeby do latarni iść tam obok tego burdelu, tak? No to zaraz tam pójdziemy. Jeszcze tylko po prostu tutaj sobie pochodzę. Dobra, i tu jest ten typiarz. Idziemy tu na górę. Co tu jest? Kredens. Dobra, a już tu przybieg. Nic tu nie chcę. Proszę mnie zostawić. Dobra, co to jest? May the holy flame light your way, stranger. O, tego już lubię. Ten lubi palić. Dobra, jesteś magikiem? You're a mage. I am that. I am Master Belshaw, a guardian of the holy flame, ordained into the convocation of mages. Mhm. Tylko już teraz na razie kasy nie mamy, wiecie? Nie mamy teraz kasy, żeby nawet czegokolwiek się nauczyć. Musimy trochę kasy znaleźć, kogoś obrobić tak po prostu, nie? Ale on tutaj palił zioło. On tu marduk palił ziółko. To zupełnie co innego. Tak mi się wydaje. Dobra, czym się tutaj zajmujesz? I help those who are unable to help themselves. For now that means providing zapoznałem jedzenie. Dobra, rachunkowo. Kolejne potrzeb. Pomóc ci? No dobra, jak możemy ci pomóc, nie? Co możemy dla ciebie zrobić? Help me to care for the people. There are those who are no widzisz, widzisz. They are in need of healing potions. Dobra, potrzeba mu mikstury lecznicze, ale to nie tylko jemu, mnie też, nie? What is the holy flame? In the monastery at the foot of the volcano, there's a holy place. It's one of the last true treasures of this world. Tego świata. Bo pomijając rzutem naszej mocy, to prawda jest studnia magia. We must do all we can to protect it from the looming danger. Okej. Do czego służy magia? Kurczę, jakie pytania. Do czego służy magia? There are spells which harm and spells which heal, and those that light your path in the darkness. With no study at all, you could cast from a scroll. No, jakbyś tak wolę, nie? Przynajmniej ten, coś się dzieje wtedy, nie? Can last an age, but to create such items or use magic without the need of them. Może magiem byśmy zostali, co? Kurza stopa, to by było coś. Nie, byliśmy w ten trójce magiem, to już na razie magiem nie chcemy, nie? No, a czego tu się wstydzić? To się nie ma co wstydzić, nie? Dobra, jak mogę zostać magikiem? How can I become a mage? You need a firm will and much patience. Silnej woli i sporo cierpliwości. As a mage, you would bear great responsibility. O wklepaniu. No to jest fakt. Dobra. Nie? Nie wiem. Dobra odpowiedź. O, szybko się uczysz, szybko zapomnij, dobra. Swoją prawdziwą ścieżkę przez życie, ale do nauki potrzeba całkowicie Jeśli dowiesz, że jesteś całkowicie oddany świętemu pomieniowi, to uznam, że jesteś gotów zacząć trening. Kurza stopa! Moglibyśmy zacząć trening bycia magiem. Dobra, mogę dostarczyć za ciebie te mikstury lecznicze. Good. I have 7 potions prepared. O, przydadzą nam się, nie? With the names of the needy here in the gutters. Consider the remaining potions payment for your work. No i elegancko.
Zjadłem trochę gulaszu. I cyk, i gulasz za friko. Szkoda, że ten gulasz niczego nam nie zmienił, tak? Że nie dodał nam jakiejś statystyki. To by było fajnie, nie? Jakby dodawał jakąś statystykę. No ale okej. Wyglądasz jakbyś był z klasztoru. Yes. I am novice you. I assist Master Belshaw. Piłeś napój dobry Pepsi puszkach. Chodzi ci o te nowe takie puszki, co tam są, ale to chyba nie tylko puszki, bo tam widziałem ostatnio w Biedrze też były butelki właśnie z kimś tam, nie wiem, legendarnymi, czy tam powrotem do przeszłości, tak? Nie, nie piłem. Powiem ci szczerze, że jeszcze nie miałem możliwości picia tego, ale jakoś też za Pepsi tak za bardzo nie przepadam. Ja to głównie wody piję mineralne zamiast jakichś takich tam gazowanych napojów, wiesz? Rzadko kiedy mam tam możliwość napicia się Pepsi. Jedynie tam z whisky, to tylko wtedy Pepsi piję albo zwykłą Coca-Colę, nie? Dobra. What exactly happens up there at the monastery? Normally the monastery is a place of peace and knowledge. But now the Inquisition has taken up residence, it has become a place to train recruits. Dobra. Powiedz mi więcej o tym mieście. Chociaż tak, no już sporo wiemy o tym mieście, to tak nie musi nam mówić za dużo, nie? Może nam skrócić w razie W. If the Inquisitor had captured the Don, everything would be different. But instead, people complain, even as we seek to save them. Why do they complain? Don Esteban and his gang they seek to discredit the Inquisition for their own ends. Many believe the Don will take control as soon as the Inquisitor is gone. So only a few are willing to defy the Don. Dobra, jak podejmować decyzję, czy ktoś... O, to w takim razie dla ciebie, Duda, zrobimy sobie tutaj kradzież kieszonkową, nie? Co on tu ma? Kostur nowicjusza, kurczę, bierzemy, co? Inquisitor Mendoza is our greatest hope. No, dokładnie, sekta. Też mi się tak wydaje. Jak podejmować jest decyzję, która... Dobra, rekrutą, no to nie. Co myślisz o Inquisitorze? He may be disliked by some. But he is the only one who can help us in these times. He will avert the threat of the risen temples and restore order. While he performs his tasks up in the monastery, he is reliant on us, upon his representative, Commandant Carlos, to maintain control. Ja pitole, co gościu, dobra, powiedz mi o komendancie. Tell me more about Commandant Carlos. He is a warrior of the Order of the Holy Flame. Paliziele lubimy, tak, ale nie lubimy tych ludzi z klasztoru tutaj. Maintaining peace in the town. No bagienne, oczywiście. Tylko. Dobra, co jest nie tak ze strażą miejską? No, co jest nie tak ze strażą miejską, to wszyscy wiedzą. To nie musimy go pytać nawet o to, nie? Don Esteban had them under his thumb. They did what they pleased here. They would do anything for gold and pleasure. And still would have given the chance. Mieli szansę, ale teraz rządzi Zuzaką, obawiam się jednak, którzy z jego członków niezbytnio ludźmi. No nie przejmują się, dokładnie, bo tam nawet dziewczynki z burdelu mówiły, że tam się też nimi nie zajmują zakonnicy odpowiednio, więc faktycznie jest problem, nie? Dobra, już o tym jak podejmować decyzję nie będziemy z nim rozmawiać, bo z tym człowieczkiem nie chcę dłużej rozmawiać, on jest po prostu dziwny. Dobra, zapiszmy sobie, bo będziemy wchodzić do kolejnego domku, żeby jakąś skórkę podwędzić, co? Może się coś uda. Ale tu widzę, jest skóra. Dobra, bierzemy skórę i idziemy sobie stąd. A, nikogo nie ma. Nikt jeszcze się do nas tutaj nie przyszwendał. To jeszcze sobie kuferek zobaczymy. O, i jest kolejna skóra. No to dobrze, że się tu schyliliśmy, nie? Czasem dobrze. Jeszcze coś tu gdzieś? Nie, nie ma. No to idziemy. Nas tu nie było. Tunelowy bulgot, no, dobra sprawa. Dobra, to jest ten Finn, to z Finnem nie gadamy. Dobra, zapiszmy sobie i wchodzimy do jego domku. Może Finn się nie zdenerwuje. Mówi, żeby tam wejść ten rekrut stał. I tam też będą jakieś skóry może. Tylko on się od razu do nas doczepi, coś czuje, wiesz? Chociaż... Srebrny talerz... A, jest tu jakiś typek siedzi. No dobra, widzisz. Bym poszedł, bym go... Ten, nie pogadał z nim. Dobrze, że mnie tu powiedziałeś, nie? Czy to miejsce modów? Kurczę, jakie pytanie. To jest miejsce świętego ognia. Miejsce spokoju w violent, lawless world. And you're here to pray? Yes. I pray that this will all be over and I can go back to being a hunter.
Dobra, wiesz, że mogę zdobyć skóry. On uczy skradania się. O, pytanie za ile, wiesz? Pytanie za ile on będzie nas chciał ewentualnie tego nauczyć, nie? Czy masz skóry? Mam jeszcze jedno, możesz ją wziąć. Dzięki, ja mogę zrobić więcej. Nie mam pojęcia. Paweł może wiedzieć, on coś. Dobra, to czyli musimy jeszcze ewentualnie z Pawłem pogadać. Ale Pawła nie ma, nie? Dzisiaj widzę. Przynajmniej na czacie. Albo obrobić skrzynię w klasztorze. No to też powiem ci, dobry misją pomysł, żeby tam ich obrobić, to całkiem dobry, nie? No, dokładnie, ja to lubię takie akcje. Dobra, kurczę, jeszcze tutaj, opowiedz mi o płomieniu, ja to przeczytałem o paleniu. Kurczę, co ja dzisiaj z tym paleniem? The flame protects us. All of us. Understand? It protects the whole island. It's where the mages get their magic. They say while it burns, there is hope. Dobra, to tam też postaramy się ogarnąć w takim razie pirata. Whatever it is, the flame protects us. Ludzi Dona, no kurczę, ludzi Dona nie powinienem ogólnie obrabiać, no bo my chcemy do nich należeć tak naprawdę, nie? Cześć Isiado, witam, witam. Dawno nie widziałem. Ty spokojnie jesteś jakiś dzisiaj w ogóle, powiem ci szczerze, bo chyba trochę się przeziębiłem, od tej Marty zaraziła mnie. Tak siedzę, aż mi się pomieleje, że po prostu jest masakra, nie? Czuję, że gorączkę mam, nie? Ale pogram jeszcze trochę, zobaczymy ile wytrzymam. Oto mikstury lecznicze z pozdrowieniami. O, przy okazji oddamy zadanie, zrobimy, nie? Ale daleko musieliśmy iść oddać. Kurczę, sami by się spotkali tam po drodze i by sobie oddali. No ale okej, dobra, doświadczenie 50. Jesteś myśliwym. A twój łuk? No właśnie, zostawiłem kwestię. To pozwoli, że kiedy za pomocą mogłem... Kurczę, my mamy łuk, możemy mu sprzedać w dobrej cenie w razie wojny. Czy możesz mnie czegoś nauczyć o łowiectwie? No, może tak być, że mało, nie? Tego mogę ci nauczyć? Dobra, czegoś możesz nauczyć? Kurczę. Dobra, jest ucznictwo za 200. Pokaż mi, jak się skraść za stówkę. Kurczę, ale jest na czerwono, czyli nie mamy stówki, nie? Oprawianie zwierzyny, to też fajne. Tych dwóch rzeczy warto by było się nauczyć, nie? Oprawianie zwierzyny i skradania się. Dobra, 100 złota, to jest do ogarnięcia. Przecież to nie jest dużo, tam kilka chałupek obrobimy, to w sumie ten kostur możemy sprzedać, to też dostaniemy już jakąś siopkę za to, nie? Kilka chałup obrobimy, być gitara. Kufer ze skarbem. Kurczę, wiecie co? Ja sobie zapiszę i zobaczę ten kufer. No, coś tam sprzedamy coś na pewno. Aha, czyli tego nie możemy, bo to byśmy musieli się nauczyć otwierania zamków. Dobra, a co to jest? Jabłko jakieś tam, nie, to tak owoce nas nie interesują, nie? Wiem, że trzeba czasem zdezynfekować, wiem o tym. Na samej mineralnej. W sumie nawet ryby w wodzie tylko pływają, nie? To weźmiemy sobie, nie wiem co to jest. To też sobie weźmiemy. A tu siedzi gdzieś ten magik? Yes. Nie wiem. Dobra, ile mamy tych skór? Mamy skór wilka 6. No to potrzebujemy jeszcze 4 skór, nie? Talerz i złoto są na kapliczce? Ej, no ja bym to tak przegapił. Aż głupio. Dobra, to idziemy F8. A jest, srebrny talerz, faktycznie. I pyk, i złoto, faktycznie. O kurza stopa, ja tu myślałem, że to same ryby, jakieś owoce. No to dobra, idziemy dalej. Dobra, ten obrobiony, tutaj nic nie ukradniemy, bo ten typiarz tu się zaraz zacznie awanturować.
Keep your hands where I can see them. Spoko, spoko. Dobrze, że mnie widzisz. Nic się nie denerwuj, typiarzu. U nas w chatce nie ma czasem jakiejś skóry? Bo to jest teraz już nasza chatka, nie? Ale widzę, że tutaj u nas nie ma. Dobra, czyli mówiliście tam u jednego kupca też będzie. Skóra wilka, ta kolesiówka ma, nie? Skórę wilka, ale nie możemy takiej zarąbać, tej skóry, że tak powiem. Dobra, handlujmy trochę. Na żołądkowej gorzkiej. No, dobra jest żołądkowa gorzka, całkiem spoko. Co my możemy mu sprzedać, bo mamy 93 sztuk złota. Dobra, kostur możemy... Handlujmy jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra, to możemy pogonić. Punkty życia, to nie wiem, takich rzeczy to raczej nie będę sprzedawał. Jajko dodaje PD w ogóle, ciekawe. Bardzo ciekawe. Okej, co my tu mamy? Leczenie rany, czy jakiś żart? Tu nie wiem, o co kaman. Duża złota misa. Wartość złocie. Kurczę. Złoty kielich. Ale ta misa to... Dobra, srebrny talerz możemy na pewno sprzedać. Złoty kielich chyba też możemy sprzedać, nie? Jajka i jabłka też dają siłę. Kurczę, no to trzeba to w takim razie jeść. No to będziemy jedli ile wlezie. Czemu w tej grze nie ma jakiejś muzyki? Jest jakaś muzyczka, coś tam plumka sobie, nie? W tle, coś tam sobie plumka w tle. Ona tu chyba też skórę, tak, masz skórę wilka jedną do kupienia, to wiecie co, kurczę, na zero wyjdziemy, nie? Dobra, ale jak mu ten kielich wcisnę, to wyjdziemy na plus. Okej, okay, jeszcze mogę mu wcisnąć szczypce do szczęk, bo to też nam nie jest potrzebne. A nie mamy umiejętności na razie na wyrywanie zębów tym wilkom czy tam dzikom, więc na razie nam się to nie przyda. Nie przełamać mi oglądać Gotika? O kurczę. A że przyjemnie ci oglądać coś innego niż Gotika. Chyba o to chodziło. Nie wiem. A zwój żart to działa jak zapomnienie. Aha. Czy 5 skór wilka i 5 skór dzika potrzebuje? To nie chodziło o łączną ilość 10 skór? No dobra, jak tak mówisz, to ja ci wierzę. Dobra, to dokonajmy wymiany. 370, 163 złota mamy. Wyjdź, kończ. Zaraz zobaczymy. No to gdzieś będzie, nie? Skrzynia, znajdź sobie o te misy, lekarstwo dla wszystkich, szczęście to nie. Skóry za mięso, dobra. Już tu patrzę, co tu jest napisane. Nie przyniosę tu, zostanę skóry, jedynie co może zrobić to popytać u kupców. Gdzie to tu gdzieś wyżej, ja nie wiem, mieszkańcy miasta kryją im swoje domy, to też nie ma. Gadałem z wojcem, ale chcę skór, zanim oddaję jakikolwiek, więc skąd skóry? Kurczę, nie ma tu napisane, ile on chce tych skór, nie? Aha, no właśnie, czyli tu jest ten problem, że ten typek, muszę pierdolić tego typka, co te mięso sprzedaje. No dobra. Idziemy szukać typka z mięsiwem. Że jak odpalisz Gotika, to cię połamie. Czemu? Czemu mnie chcesz połamać? Kurczę, teraz to się boję, nie? Teraz to się boję. To już są groźby, chciałbym powiedzieć. Dobra, idziemy na górę, nauczymy się tego skradania się, wiecie? Mamy siopkę, on tylko stówkę chciał za to.
Chyba, że on sobie stąd pojawił, on sobie stąd gdzieś poszedł, ten typiarz. Kurza, stopa, typiarzu, gdzieś żeś ty polazł. To jest Paweł, to nie, to też nie ten. Może on na górę tu poszedł? Trzeba sprawdzić tu na górze. Też go tu nie ma. No gdzie on jest? Typiarze. A to nie jest ten, co tu stoi pod tym drzewkiem? Nie, to jest zwykły strażnik. To jest ten Finn? Kurza, stopa. A, tu jest. Mamy go. Dobra, czego możemy się nauczyć? O, dawaj, dawaj. Dobra, i pokaż mi, jak się skradać. Teach me the right way to sneak. All right. If you want to be really quiet. I skradanie się plus jeden. Dobra, jak chcesz, proszę, naprawdę cicho. Sami go koniec, jak powiem naszych rzeczy. Powoli, ostrożnie, właśnie o tym polega skradanie. Kurczę, no to sami byśmy na to wpadli, nie? Sami byśmy na to wpadli, no ale okej, dobra. Powiedzmy, że się nauczyliśmy skradania się. Jak on się skrada? Na kontrolu on się skrada. Dobra, widzę już. Tę walce mnie możesz jakoś nauczyć, ale to nie. Mam dla ciebie miksturę leczniczą. Pyk. I pyk, doświadczenie. Masz coś do picia? To nie, to nas nie interesuje. To też nie, ten też nie. Dobra. Musimy te miksturki przecież oddać jeszcze, nie? Lawio, tobie jakąś miksturkę, nie? Nie. Myślałem, że też będzie chciał jakąś miksturkę, ale jak nie, to nie łachy bez. Prosić nie będziemy, za darmo dajemy, on nie chce. To niech spada. Dobra, jakieś ryby to nie. To jest zwykły rolnik, mieszczucha jakaś zwykła. Może ci będą chcieli jakieś miksturki lecznicze od nas? Dobrze. Syk. To jeszcze 4 nam zostały do oddania z tego, co kojarzę, nie? To lecimy dalej. Dobra, tam nie marudź, człowieczku. Ten może będzie chciał jakąś? Nie. Też nie. Dla żony wieśniaka lekarstwo? To chyba jeszcze nie. Jeszcze chyba nie. Dobra, zaprzemy, idziemy sobie na górę. Może coś będzie do obrabowania, nie? Dolly? What do you want here? I could ask you the same thing. O to samo. Śpię tutaj, nie mam chyba nic. Mojego kolego, co robisz? What do you do? I mamy już 17 łapek w górę, kurczę, no to elegancko. Czyli chyba dobijemy dzisiaj tych 20, nie? Coś tak przeczuwam. No, dobra. Gdy tu będę spał, lepiej trzymaj ręce dookoła. O! If I sleep here, you'd better not steal from me. Trust me. Tak, mogę ci zaufać, jasne, jasne. Well, let's keep it that way. Dobra, swój kolega, nie wiem co. No jeden, ale możesz mi zrobić, jeśli tutaj. Dobra, to my go okradnijmy w takim razie, nie? Słabe leczenie ran. Kiełbasa. Zardzewiały miecz. Weźmiemy sobie leczenie ran, co? Idziemy i niczym Bożydar. Dokładnie. Dokładnie. Dobra, pyk, możemy sobie teraz zapisać. Ten wieśniak był na samym początku. O kurczę, to będziemy musieli się tam wracać. No to grubo, to grubo. Dobra, spróbujmy się przekimać, mimo już nie mamy hajsu, nie? Nie zapłaciliśmy za to wyrko, więc miejmy nadzieję, że się nie doczepią. No nie, chyba się nie doczepili. Skóra dzika, dobra, to bierzemy. Hehe, jeszcze skórę dzika wyhaczyliśmy. W sensie w mieście, a to sam, na samym początku to chyba. A wiem który. Ten tutaj dla tej żonki swojej. Przecież o nim w ogóle zapomniałem, nie?
Master Belshaw told me to bring you this potion. Thank you. Thank you. Finally a chance for Martha. Martha ma szansę wyzdrowieć. Kurczę, widzicie, w grze Martha jest chora i moja Martha w rzeczywistości też jest chora. Kurza, stopa, jak to jest możliwe? No nieźle. Znajdę jakieś łóżko dla twojej żony. Bo wspaniale, gdyby ci się udało. No, muszę jej dać potiona jakiegoś, nie? Tak trzeba zrobić. Kurczę, mieszkanko, znaczy łóżko chyba u tego typka będziemy mogli tutaj wyhaczyć jakieś. Zaraz to ogarniemy. Przypadek? Nie sądzę. Dobra. Czy nie widziałem, próbuję sobie wsiąść. Sleep isn't free, you know. Especially not on one of my beds. Aha. So pay up. No dobra, to masz. Później. I need to find clean lodgings for a sick woman. A farmer's wife. What does that have to do with me? Zapłacę za jej łóżko. Well, that's a different matter. No. If there's coin in it, then come one, come all. No dobra. How generous of you. Dobra. I jak mu zapłaciliśmy 30 za tamtą, to on zapomniał o tym, że żeby za nasze spanie wziąć kasę. Głupi głupek. Nie kumaty typiasz trochę. Dobra. Mam dobre wieści, twoja żona ma gdzie spać, nie? No nie ma za co. No ja wiem, że nikt nie był. Mhm. Źle, ale musimy przecież dać. No dobra, no to dajcie mi coś. I have other things to do. No ale nic mi nie dał. No kurza stopa. No właśnie, jak tą teraz uzdrowiliśmy, to i moja też uzdrowię. Też prawda. Tak będzie. Dobra, to jest strażnik. Ja to sobie zapiszę, żeby nie było przypału jakiegoś, że chcemy wyjść stąd. Ale chyba nie. Chyba nikt się tutaj nic nie doczepi. Jak mogę wyjść? When I wish to. Tak z czystej ciekawości, nie? Think you can get away with that? Who are you trying to punish? Me? Or the other people here. I said out. Wenocha, dobra. Dobra, no to już sobie idziemy. Spokojnie, panie, nie zdenerwuj się pan. Mówisz, żeby zagadać do tej kobitki? No to już. Hello, Martha. Thank you, stranger. Dziękuję, nieznajome, proszę oszczędzić. Dobra. What is this? O, faktycznie, dobry pomysł mieliście. Dość 10 nam skoczyło. Może take this. Przepis kucharki. Kurczę, przepis tam jakiś dała. O, elegancko, kurza stopa. Ja oglądałem spokojnie Gothica, a ty zrobiłeś stream. No co ja ci poradzę, Dominik, no. Co ja ci poradzę. I tak wyszło, nie? Kiedy jest przepis? A jest tutaj przepis. Gulasz mięsny przywraca żywotność. Pytanie, ile on przywraca żywotności, nie? Składniki, jedna porcja ziemniaków, jedna porcja cebuli, dwie sztuki surowego mięsa, nie? Kocioł, chochla, podsmaż mięso i cebulę na patelni, a następnie podaj te posikane ziemniaki, smaż na średnim ogniu, a ziemniaki będą gotowe. Smacznego. Kurczę, no chyba przetestuję ten przepis w domu, powiem wam szczerze, wiecie? Chyba go w domu przetestuję, zobaczę jak to będzie. Musi być naprawdę zacny. No dokładnie, nikt nie zmusza, ale mnie jest miło. Ale mnie jest wtedy miło. Miałem chyba jeszcze z tym spróbować pogadać, czy on nie chce potki. Nie, on też nie chce potki, więc idziemy dalej. Idziemy oddawać dalej potki, nie? Dokładnie, żarełko jednogarnkowe, takie są najlepsze. I najczyściej w kuchni wtedy po takich, nie? Dobra, ten nic. Idziemy dalej. Wciskać te potionki ludziom. Dobra, ten nic. A ten coś? Nie. Ta piękność też coś? Nie. Dobra, może ten już mapę narysował, tylko nie mam siopy. Mam 30 sztuk złota tylko, więc nawet jak będzie miał tą mapkę, to już raczej nam nie da, nie? Czy skończyłeś już mapę? Nie, jeszcze nie. No. Dobra, ale zapiszmy sobie, bo możemy mu spróbować zrobić kradzież kieszonkową, co? Spróbujemy sobie. What do you think of the Inquisitor's laws? They're for our own protection. Co on ma?
Rdzewiały mieczyk, skrykamany, wino. Kurczę, bierzemy ten mieczyk. Będziemy mieli czym handlować przynajmniej, nie? Chociaż tak swoją drogą, wiecie co? Trzeba zobaczyć, ile te mieczyki zardzewiałe są warte, bo jak one są guzik warte, to się nie opłaca ich kraść. To lepiej już złoto wziąć faktycznie wtedy, nie? Dobra, dobra, ten chce to złoto, więc na razie z nim nie gadam jednak. Dobra, pokaż mi, co masz na sprzedaż. U tego sobie sprzedajmy, nie? Sprawdzimy. Zardzewiały mieczyk. On jest warty 3,6. Kurczę, wiecie co? To nie opłaca się. To nie opłaca się kraść tych mieczy. Lepiej wziąć hajsik, wiecie? Wczytajmy sobie i weźmiemy sobie hajsik. To będzie dla nas bardziej korzystne niż... niż tak naprawdę branie tego mieczyka. Kiedy kamera będzie? No będzie, niebawem będzie, nie? Jeszcze 130 osób i będzie chyba kamera, nie? Znaczy kamerę to ja w tym tygodniu sobie już pojadę kupić, wiesz? Bo jest tam w promocji, znalazłem tą kamerkę za 259 zł? Coś takiego. Więc no warto ją kupić, warto ją będzie kupić. Jeszcze raz kradzież kieszonkowa. Pek, dawaj złoto. Besides, I wouldn't have the courage to run around out there. Those monsters from the ruins are everywhere. I see. Mhm, dobra. Idziemy sobie od niego. Albo mamy też skradanie. Może on ma jakąś skórę tutaj z dzika. Byśmy ją obczaili od razu. Nie, ale widzę, że nie ma skóry z dzika, to... to nawet nie, ale na górę idziemy. Na górę zobaczymy. Zapiszemy. Może tu na górze będą, tylko skradajmy się. Hehe, nie zauważyła nas. Dobra, idziemy. Skóra wilka tylko tu jest. Nic nie chce. Czyli skórę wilka miała tylko. Dobra, to bieda. Ej, dobre to skradanie, powiem wam szczerze. Staliśmy za nią i nic. Totalnie nic nie zauważyła, nie? Idziemy tutaj obrabować. Tu są bogaci ludzie. Tutaj możemy się skradać do woli, nie? Tylko sobie zapiszemy. Pyk. Dobra, dawaj, żeby ci nie zauważył, łysy. Komoda. Czy tam kredens? O, agrest. Bierzemy. Dobra, chyba nie widział. Idziemy dalej. Kufer ze skarbem. Tego nie mogę. Ale mogę sobie otworzyć te drzwi. Co my tu mamy? Jest kredens kolejny. Ej, trochę bieda, nie? No ale dobra, ważne, że coś jest. A, jeszcze tu. Kurczę, nie możemy tych skarbów otwierać. To jest największy hajsik, nie? Trzeba się będzie nauczyć otwierania tych skarbów. To będzie dobry hajsik dla nas. Dobra. Dawaj tutaj bokiem, tak? Żeby cię nie zauważył. Dobra, nie widział. Ucieczka. Dobra, idziemy tutaj sobie kulturalnie. To my tutaj nic nie ukradliśmy. Pan sobie tutaj dalej śpi. Sznur. Sznur też możemy chyba ukraść, nie? Dobra, ja sobie tutaj zapiszę, bo tam to się nie czepia. Wiesz co, no jeszcze właśnie nie byliśmy u tego gościa. Muszę iść do niego, bo ze względu na to, że on nam powie wtedy, ile tych skór tak naprawdę potrzeba. Mimo iż wiemy już tutaj z dobrego, zaufanego źródła, że 5 skór wilka i 5 skór dzika, nie? Także już to wiemy, ale i tak pójdziemy, nie? Wiesz co, Rafaela, nie ma. Nie ma dubbingu do Rizena 1. What are you doing? Nic nie robię, proszę pana. Pan sobie tutaj dalej stoi. Ej, kurczę, co on z tym sznurem kombinował? Ale jajca. Do dwójki jest i to nawet tam ponoć ze Steama. Jak sobie będziesz pobierać, to już tam jest. Wiesz co, jeszcze nie instalowałem dwójki, bo mam zakupioną na Steamie, ale ponoć jest, ponoć tam jest.
Ale tu masz normalnie do zainstalowania napisy, więc jest okej, uważam, wiesz? Ej, trzeba będzie chyba do wieczora poczekać, aż on sobie stąd pójdzie, nie? Czyli my tu sobie ten kredensik zrobimy. I ten sznur byśmy obczaili, do czego on tutaj służy. Później byśmy sobie też tutaj ten kredensik obczaili. Auć. Proszę mi zostawić. Nie? Tak to zrobimy. To będzie dobre rozwiązanie. No i byśmy tutaj sobie też to obrobili wtedy. No, tak zrobimy. Dobra, to idziemy się przespać do wieczora, co? Sznur jest do siadania, mówisz? Ej, nie, no to by było słabe. Ej, to by było słabe, nie? Wilk, statystyki chcesz? No statystyki to mamy słabe, bo dopiero zaczynamy, nie? Dopiero zaczynamy, więc te statystyki są mega, mega słabe. Mówisz, że tam na zapleczu w karczmie? No to idziemy im tam oskubać to. Lecimy do karczmy w takim razie, skubać ich tam, nie? W Resident Dubbing D1 to jest nieoryginalne, możesz ściągnąć i dodać. A, no właśnie, tylko że chyba nawet widziałem ten dubbing przez Polaków zrobiony, to tego nawet dubbingiem nie można nazwać, tak prawdę mówiąc. Dobra, zapiszmy sobie i idziemy tam do środka sprawdzić, co tam się ciekawego będzie kryło. Tylko niech sobie ci ludzie przejdą, co? No popatrzcie, jak my tu chcieliśmy podejść, to oni sobie tu przyszli. Co za typiarze jacyś. Dobra, ale i tak się skradajmy. Cyk, bierzemy. Ale bieda. Dobra, idziemy stąd. Chyba są źli na mnie. Albo nie. Chyba nie. No to okej. Krzesło, piwko. Skręt ziołem. Kurczę. To bierzemy. Skręta ziołem bierzemy, nie? Żeby nie było lipy. Co jak co, ale skręta ziołem to trzeba wziąć. Nie bylibyśmy sobą, nie? Więc co na YouTubie tam można znaleźć? Na YouTubie można tam znaleźć. Bo pamiętam, coś tam było. Właścicielem takiej knajpki? Kurczę, no jak ona odejdzie, to my będziemy właścicielem chyba tej knajpki, tak czy siak, tak mi się wydaje, wiesz? Ona niebawem odejdzie. Dobra, chodźmy może w takim razie poszukać tego typiarza od tego Mincha. Dobra. Twój brat Olaf jeszcze niewoli przez zakon, dobra. Przy okazji to mu oddamy, nie? Aha. Dobra. Oto twoje złoto, daj mi misę. Kurczę, znowu nie mamy tej misy. A, czekajcie. Możemy go teraz opierdzielić, nie? I dawaj miskę. I mamy miskę z Afriko, nie? Dobra, i mamy dwie michy już z trzech. Elegancko. Ten coś... Nie, ten też nic nie chce. Elegancko. Ten chce jakąś potkę. Nie, ten nie chce żadnej potki. Bo musimy jeszcze te potki porozdawać, nie? Jeszcze te potaski. Cyk. Ty chcesz coś? Nie chcesz nic? W stronę zamku. W stronę zamku pierwszy budynek. Dobra, ale w stronę zamku to ja nawet nie wiem, gdzie tu jeszcze jest tak naprawdę. Chyba tędy, nie? Zamtuza! Ja myślałem, że z błędem to napisałeś, sorry, nie? Dobra, jestem w sprawie o. Przy okazji dowiedzieliśmy tego od Micha, nie? Tell him I still don't have the goods. Five wolf skins. Pięć skurwilka, pięć skurdzika. No to mieliście rację, nie? Mniej więcej przynajmniej trochę. Dobra. Potrzeby więcej skór. Dokładnie, chyba dwóch skurdzika nam brakuje jeszcze, nie? No skins, no deal. It's a simple equation. No dobra, no proste. A, zobaczmy to, czy możemy się czegoś nauczyć przy okazji. Nothing new. Żadna nowość. No to dobra, czyli się tego nie nauczymy. A, mówicie, że to jest ten. Nie
mieszczanka. What do you want? Przepraszam, panie mieszczanko, ale szukam. You want something? Tak, szukam, tak. Miał pan rację, szukam, szukam, ale skór. Nie macie skór, więc idę sobie od was. Tam, gdzie stał strażnik. Hello, strażniku. Tutaj? A ja tutaj jeszcze nie byłem. Przynajmniej nie kojarzę. Kurczę, to jakaś bogata dzielnica. Ej, no my tu jeszcze nie byliśmy. Nie tu. To wracam. O, ale mamy 18 łapek w górę. To tyle dobrego. Bardzo mnie to cieszy. Dziękuję, dziękuję wam za to. No to wracamy. Pierwszy budynek. Zamtuza. A ten coś? Jesteś mięso, musisz dać mi złota. Jeśli chcesz złota, daj mi trzy. Jarny biedny, bo ktoś tak biednego. Czym się tu zajmujesz, Rodriguezie? I guard the slaughterhouse. Not a plum job. Tu. But when you decide to switch sides from the Don to the Inquisition, it takes time to earn trust. That's why I'm stuck guarding. Cześć, my. Ja witam w takim razie. Certainly increased in value now the storms have curbed the fishing trade. People are as likely to steal steak as they are artifacts. Nie wiem, powiem ci szczerze, Duda, że nie wiem, ale już go polubiłem za to, wiesz? Ja już go za to polubiłem. Dobra, wiele mi się... Tu, cyk. Zbyt wiele, dokładnie. Spodziewałem się do trzech... Kurczę, osobiście... Obserwować miejsce z rozpoczynania. Kurczę, dobrze, że oni nie myślą, że to my się tak włamujemy, nie? Kurza, stopa. Dlaczego uważasz, że ci stoi za tymi włamaniami? Bo jest bogaty i ma piękną żonę, pewnie dlatego. No właśnie. No, piękna kobieta, już wystarczy, nie? Jest zawiść i już tutaj będzie zaraz ten... Jedno na drugiego. O, i 20 łapeczek w górę mamy. No dziękuję. Czyli dobiliśmy naszego kolejnego małego celu. Dziękuję, dziękuję wam za to, nie? Skąd go znasz? Byłem jednym z ludzi Dona, choć nie jestem tego dumny, bardzo charyzmatyczny człowiek, potrafi być bardzo przekonujący. Ale rozumiem, że wcale nie obchodzi go przyszłość tej wyspy, dba wyłącznie o własne interesy. Teraz walczą o obok Inkwizytora. Czy on miał zrobione pranie mózgu, nie? O, dokładnie, Duda. Dziś idealnie się tutaj zgadaliśmy. Dobra, co możesz teraz zrobić? I can pay you for your aid. O, jak zapłacić, to pomożemy. No, a ile zapłacisz? O, dobre pytanie. 150 złota. Dobra, przyjmuję. To bierzemy. To nie będzie łatwe. Jest bardzo sprytne, trudno go oskarżyć. Rozumiem. Zawsze wie, gdzie można znaleźć jakieś kosztowności. Ale to znaczy, że jest głupi, pewnie musiał kogoś by sprawdzić domy za niego. Jeśli dowiesz, to szpiegiem będziemy mieli jakiś punkt zaczepienia. Czyje domy zostały oskarżone, nie? Nelson, sprzedawcy futer, Flavio i księgowa. Dobra, może oni... No dobra, czyli będziemy musieli pogadać, gdzie znajdę. Dobra, z tym Flavio to wiem, gdzie jest. Ten Baxtera to też znajdę. Nelsona gdzieś tam... A, kartograf, to wiem, który to jest. Dobra. Good luck.
I'll speak with you later. Okej. Okay. No to mamy to, zapiszmy sobie tylko. Nie, F5, F8. Może pani ją zagraj sobie razem ze mną w Ridzena też, nie? Może to byłoby fajne rozwiązanie. Z tekstybulką, książka kucharska, chyba sobie to skopiuję. Dobra, skopiuj, doświadczenie plus 10. Fajnie, nie? Skopiowane, nie F5, tylko F8, wchodzimy tam dalej. Mo, ten co ma tu na tej twarzy, kurza, stopa. Szukam skór. Skóra dzika otrzymano dwie sztuki. Elegancko, tyle nam brakowało. You're just taking them off my hands. They're Baxter's, aren't they? You took them. Dokładnie. And you gave them to Baxter. So, no trouble needed for anyone. Dobra, kim jesteś, typiarzu? Who are you? Mo. Mo. I work for Dargle, delivering meat. I see. Widzę, ciężka praca, dokładnie. Yeah. Especially as I remove offal, keep the butcher's shop clean. Powiem ci, że nie wiem, Przemek. Powiem ci, że nie wiem. No nie jestem w stanie wszystkiego grać naraz, nie? No ile? Kanał ma dopiero 3 miesiące tam z kawałkiem, 3,5 miesiąca. No to nie jesteśmy w stanie ograć po prostu, Przemek, wszystkiego tak naraz, nie? No ale powoli, powoli będziemy ogrywać wszystko, nie? Każdy jeden modzik pewnie ogramy. No i elegancko, mamy wszystkie skóry, co? If you're looking for your cow, you're in the wrong place. Jestem w miejscu. Only cows we've got are already cut up. And the pieces belong to the order. Why would I be looking for cows? Farmers come here all the time to find their cows. Where's Daisy? I lost Moo. Zgubiłem Muczkę. Why do they think you've got them? They come in saying I've taken them. Krowę I don't take them. I slaughter what I'm brought. Aha. The order tells me to slaughter cattle, so that's what I do. No okay. Moo will tell you the same. No okej, okay. To taki typ jest z niego. Mówi, że jest słabe. Kurczę, no to jeżeli ten jest słaby, to zobaczymy, nie? No jeżeli faktycznie tak będzie, no to pewnie nie będziemy w to grali, nie? To pewnie nie będziemy grali w to. On skrada się jakby zmienny. No trochę podobnie się skrada, to fakt. Się z tobą zgodzę, Dominik. I nie on, tylko jak Bożydar. Bożydar ma na imię. Dobra, sporo tu się dzieje, dokładnie. This slaughterhouse is a gold mine, but all the profits go to the order. All the meat goes out to feed people. Ej, sporo, powiem wam szczerze, tu jest zadań, kurczę. Myślałem, że to będzie mało, nie? Ale tu jest od groma tych zadań. Dobra, mogę kupić trochę mięsa. Now buy some meat. Buy what you want if you can pay for it. I have meat by the piece and sausage. I kiełbaski ma, kurze. Kurza stopa. Dobra, porozmawiajmy o interesach, nie? Co on tutaj ma ciekawego? Kurczę, no faktycznie ma sporo mięcha. Ma gulasze zrobione, potrawkę. Jest kiełbaska. Agres nawet ma, nie? A my w ogóle mamy coś na handel, co byśmy mogli mu pogonić? Wodę. Nie wiem, woda nam tak naprawdę nie będzie potrzebna, bo my z many nie będziemy korzystać. To możemy mu pogonić, prawdę mówiąc. Cebula to jest, a nie agrest. Kurde, ten agrest, ta cebula wygląda jak agrest, bez kitu. Tak mi to wygląda. No okej, to tego nie będziemy sprzedawać. Bo ona jest do przepisu potrzebna. No dobra, to więcej nic. Dobra, dokonaj wymiany. 20 sztuk złota, wyjdź, okej. I co on tu jeszcze ma? Porozmawiajmy. O, spróbujmy go okraść, nie? Co za trudne? Zbyt ryzykowne, kurczę, czyli się go boi. Musi być naprawdę silny tamten koksik, że się go boi okraść, nie? Na 60 minut tylko? To krótko. To bardzo krótko. O, ile mięcha, ile tu ten much lata w ogóle, nie? No już wychodzę, już wychodzę. Dobra, dobra, spokojnie, panowie. Nie ma co się denerwować. Nie ma co się denerwować. A, czyli tu nie mogę wchodzić, bo oni się stresują. Dobra. To idziemy do tamtego, oddać mu te skóry. Wtedy będziemy mogli zrobić sobie tą wymiankę na mięsiwka, nie? Dobra, a przy okazji o włamanie zapytamy go. O,
Dobra. Co zostało skradzione? Złoto, rzecz jasna, co by innego. Złoto należało do zakonu, teraz przepadło. No, na ile złoto zostało skradzione? Całe. Kto nie miałem, jestem pewien, ile dokładnie było. Miałem aktualnie zaksięgować, zauważyłem kradzież. Kurczę, powiem wam szczerze, podejrzane mi to jest, bo ono zostało skradzione, zanim zostało zaksięgowane, czyli on naprawdę nie wie, ile tam było tego złota. Oj, podejrzane mnie to jest, nie? Kto był w domu, nie? Doyle to sprzedać mi rybę, ale nie lubię ryb, więc mu odmówiłem. Ten głupi gruba z wasy przyniósł mi piwo, zapłaciłem, dałem mu cenę kilka... Nie, oczywiście Mo był tu parę razy, ale przecież dziwnego, w końcu tu pracuje. Aha! Czekam, ale kiedy to będzie? Dokładnie. Dobra, zmieni imię na Bożydar. No jest Bożydar. Idealnie pasuje. Dobra. O, to skóry, cyk, oddaję mu skórki. Dobra. No raczej, no ja myślę. Dobra, dawaj mięcho. Dobra, dostawa mięsa. Dostaliśmy. Czyli musimy porozmawiać z dwoma osobnikami, tym od sprzedaży skór. Nie, co ja gadam. Z tym, co piwko mu przyniósł, z tym Mo i z tym, co sprzedaje ryby. Dobra, teraz zobaczymy. Mówi, że to cyk. Dargle told me about the farmers that come here. That they can get a little annoyed. They kick up a mighty fuss too. Rolą sporo zamieszania, co możemy zrobić? Możemy wskazać, by zatrzymać krowy. Dobra, zwykle staram się wybrać. Dobra, słyszałem coś o... Dokładnie. You think because I do deliveries, I'm in on them? No, raczej tak. I care about music, okay, czyli ten tak może być nawet wyjęty trochę spod tego, że tak powiem, podejrzanego kręgu. Nie? Myślę, że sprzedawca ryb też tam chyba nie bierze w tym udziału, nie? Ale... Ale tu była mowa o Wasylu. I Wasyl, powiem wam szczerze, jest najbardziej podejrzany w tym kręgu, nie? Dobra. Dokładnie. Dostałem tylko do wielu domów, wszędzie jestem widziany, też prawda. No to kurczę, to ta rozmowa mi w niewiele tu pomogła, nie? Niewiele wniosła. Idziemy do sprzedawcy ryb w takim razie, bo Sid to raczej nic nam nie powie. Rozmawiałem, uważa, że stoisz za wołaniami. Próbuję wrobić, ale nie wiem dlaczego, ale zawsze tak było. Ciekawe, nie? No nie? Podobny ten tatuaż, faktycznie. Ludzie sądzi, że wykorzystujesz szpiega. Oj, doświadczenie nam wpadło. Naprawdę? Jest tak? Masz szpiega? No myślę, że masz. No i szpiega przed rozmową z Rodrigiezem, porozmawiaj najpierw ze mną. On nie ma szpiega, ale jeżeli bym znalazł szpiega, to mam z nim porozmawiać przed tym, zanim porozmawiamy z Rodrigiezem. Dobry jest typek, nie? Ale on nie ma szpiega. Dobry. Dobra, zapiszmy sobie w takim razie Nico. Cyk. No nie, wcale nie wydał. Zajmuje się rybami. Nie pracuje, może powinien spytać Filusa. Dobra. Dobra, czyli co? Filusa musimy znaleźć. Filusa, dziwne imię. Ale okej. Okay. Gdzieś znajdziemy. On może będzie w karczmie, nie? I pyk, lecimy do karczmy. Nie, to jakaś ta. Ingwar. To jest Wasyl. O, jest Filus. O, szukamy Doyle'a. Dawno go nie widziałem. Był kiedyś moim stałym klientem, ale kupił ode mnie ryby więcej niż raz. Jak wiadomo, jest tak klient. Ale może odświeżyć jakąś pamięć, co? Dobra, czyli 5 dyszek mu dać. No dobra, dajmy mu te 5 dyszek.
Z tego co słyszałem, zamieszkał u Kostara, ale tego czasu niż go... Aha, może się jakiś powód ukryć. Sporo dziwnych rzeczy. Dobra, czyli idziemy do tamtego miasta, nie? Znaczy go miasta. Do tamtego domu tego Kostara, nie? Cześć, Lodomir, witamy, witamy cię. I dziękujemy za łapeczkę w górę. Bo coś tak przypuszczam, że to twoja zasługa, że 21 łapeczek w górę mamy. Dobra, idziemy. On tam na górze pewnie będzie w razie W, nie? Ile my mamy złota? Mamy 18, więc temu typiarzowi na pewno tej kasy nie oddamy za szybko, nie? Za to, że się przekimaliśmy. Hej kolego! Nowy. O jest, jest tutaj chyba to ten, nie? O, Lodomir, witamy jeszcze dodatkowo w zacnym naszym gronie szlacheckim na duże, nie? Zapiszmy sobie. Ten tu jabłko nad nią mi. O. Wstawaj, typiarzu. Widziałem cię w domu. O, które obramowano, nie? Więc to oczywiste, że ludzie mnie cię widzą. No tak. A powiem wam szczerze, że te rozmowy niewiele tutaj wniosły, nie? Bardzo niewiele tutaj wniosły. A gdzie ma tą swoją żonę? A, tu leży Marta. No dobra, to niech sobie leży Martusia. Kurczę. Idziemy oddać to mięso, żeby się nam nie zepsuło w ekwipunku, ale powiem wam szczerze, podejrzana sytuacja. Bardzo podejrzana. Może z tą jego żoną byśmy pogadali, nie? Ej, spróbujmy pogadać z tą żoną. Może ona coś będzie miała no, tutaj na ten temat coś do powiedzenia. Ej, typiarko! Halo? Nie, ona nie chce z nami rozmawiać. Ten też na razie już nie chce z nami gadać. On ma jeden ząb. Bożydar? Nie, no Bożydar nie może mieć jednego zęba. Jak on by wyglądał? Przyniosłem trochę mięsa dla potrzebujących. Znalazłem dach nad głową dla Marty, żony farmera. O. Przy okazji to oddamy. Jesteś dobrym człowiekiem. Mieście byli tak dobrze, jak... No, to fajnie by było. Oj, dostaliśmy dwie miksturki. Hehe, elegancko. Dobra, pierw pogadajmy z tym typkiem na temat tego mincha. Flavio, mamy mięso. Bożydar musi mieć wszystkie zęby. Kurczę, inaczej by mięsa nie mógł jeść. On musi mieć, nie? Dobra, co do włamania. Co skradziono? Moje skóry, gdyby nie mógł nadal prowadzić swój interes. Nie wiem, po co ojcu wyruszyć na morze. Kurczę, nie mógłbyś wyruszyć na morze ze względu na to, że jesteś rudy, a rudych wyrzucali z pokładu kiedyś w tamtych czasach, więc no nie mógłbyś wypłynąć. Tak mi przykro. Dobra, kto był w dniu włamania? Jeszcze mu nie wybił. Już niedługo, nie? Już niedługo mu wybiją Bożydarowi. Paweł był tu cały dzień, w końcu pracuje dla mnie. Wasyl chciał sprzedać mi piwko z tawerny. I Doyle. Czyli znowu, popatrzcie, są dwa te imiona, nie? Wasyl i Doyle. Dwa razy byli w tym samym miejscu, od dwóch tych samych tych, co zostali ukradzeni, nie? Dobra, to już jest naprawdę podejrzane, nie? No, wyrzucali rudych. Kurczę, bo wierzono, że ludzi przynoszą pecha na statku, nie? Dobra, pogadajmy z nim. Nie znaczy, że jestem złodziejem. To się jeszcze okaże, dokładnie. My to jeszcze sprawdzimy. W kule od prady ci powiem. No tak było, tak było. A że kobiet się na pokład nie brało, to swoją drogą, nie? Ale rudych tam się wyrzucało ze względu na to, że oni tam mogli właśnie jakieś tam sztormy powodować, coś tam, nie? Mam dla ciebie miksturkę leczniczą. O, oddajmy mu przy okazji. Na Discovery mówili kiedyś, pamiętam jak dziś. Dobra, pogadajmy z nim jeszcze raz. Nie, teraz nie możemy z nim widzę pogadać. I z tamtym pewnie Doylem też nie możemy pogadać. Z kim my jeszcze w tym zadaniu mieliśmy pogadać? Z jakimś chyba jeszcze jednym kupcem, nie? Z jeszcze jednym jakimś kupcem mieliśmy chyba pogadać.
About Sid's spy. Chociaż Piakty. Have you talked to everyone who had the loads? Wszystkich okradzionych domów? No jeszcze nie. Well, I think that's your place to start looking for Sid Scout. Dobra, i gdzie znajdziemy tego ostatniego, nie? Nelsona. Nelson. A, to był kartograf Nelson. Dobra. Okej. Just go up the stairs from the harbor. Dobra, tu już wszystko wiem. Tył, zwrot, idziemy do Nelsona. Halo, Nelson. On chyba tutaj siedzi, nie? Z tymi swoimi mapkami, z tego co kojarzę. Zobaczymy, co on nam powie. Siema, Nelson. Słyszałem, że miałeś włamanie. Dobra, co skradziono? Pierścień. Na dodatek cenny. Otrzymałem go od samego Korlosa. No, zamiast za mapę wyspy. Dobra, kto tu był? O, cyk. A few people. Pięciu. Mo, dobra. Anyone else? Ktoś jeszcze? Laborer Doyle sold me fish. And Pavel, one of Flavio's men. He sold me a couple of wolf pelts. O kurczę, tu byli wszyscy. Chociaż nie. Dobra, znajdziemy ten pierścień, okej. Okay. I'll find your ring. I would be very grateful. Bo on powiedział Mo, Flavio. Nie Flavio. Ktoś tam inny. Kurczę, muszę spojrzeć, bo teraz to już się pogubiłem. Za dużo tego. Paweł. Doyle. I Mo. Czyli Doyle. Doyle rybak jest złodziejem. Bo on w każdym z tych trzech przypadków był przy kradzieży. No, tak mi jest podejrzany. Tak mi to wygląda. Trzeba będzie go wsadzić do pudła, coś czuję. Dobra. Jeszcze pogadamy z tym Doylem, tutaj pójdziemy. Dokładnie, podejrzewam Bożydara. Nie, Bożydar to nie, to jest zbyt uczciwy człowiek Bożydar jest, wiesz? On by tego nie mógł zrobić. Przecież on tutaj kufelków nawet nie okrada. Dobra, ale tylko ciebie widziano we wszystkich domach, które zostały ukradzione. Dokładnie. Ty się ukrywasz tutaj też, typiarzu. Głównym podejrzanym, no. Mogę. That would be a big mistake, mate. Ta? I'll take the chance. Or we skip the beating and you tell me the truth. Będzie bitka and chyba. And if I do, will you help me? Or will you hang me out to dry? Just tell me. Dokładnie. I cased the houses for Sid. Aha. No i można było tak od razu. Kurza stopa, jaki oszustnik. No ładnie, mamy to. Bo nie potrafi zamku otwierać, to też fakt. To tylko nas powstrzymuje. Spotkanie z obordych włosach jeszcze przed rozpoczęciem rejsu stanowiło straszny pech dla statku i całej jego załogi. Widzisz pajratę? O, i cześć, sisters. Witam moją drogą koleżankę, nie? Genezę jej dyskryminacji można doszukiwać się w chrześcijańskiej pomocy. Judasz miał właśnie rude włosy. Istniał jednak sposób na to, by... Przepraszam wszystkim, że zjawił rozmowę w rudym, czyli ten zdążył się odezwać. kurde, to Sherlock Holmes, dokładnie, nie? Ładnie tu wyszło nam znalezienie tego złoczyńcy. Właśnie, Sisters, ktoś cię poszukiwał. A, Dominik cię poszukiwał, Sisters. No i chyba Marduk albo ktoś jeszcze cię szukał, tylko nie pamiętam kto. A ty mi kopiujesz Wikipedię. No, sporo było przesądów na temat rudych, to było sporo przesądów, nie? Dobra, tylko co mam teraz zrobić z tą informacją? O, lecimy z koksem dalej, nie? Jeśli dowie się, że go osypałem, rzuci mnie na pożarcie. Jeśli zakon dowie się, co zrobiłem, wyszli mnie do klasztoru. Nie możesz nikomu powiedzieć. Kurczę, powiem wam szczerze, wysłałbym go, pierw powiedział Donowi, a później zakonnikowi i to by było chyba najlepsze rozwiązanie, na którym byśmy najlepiej wyszli. Tak mi się wydaje, nie? Muszę się zastanowić nad tym. Dokładnie. I'm begging you, mate.
Don't tell Cid or Rodriguez. Wait here. If you run, I will find you. All right. All right. All right. No dobra. To on za dalej idzie spać chyba, nie? Czy nie? On dziś idzie. Gdzie on idzie? O, przy beczce sobie usiadł i gulasz sobie je w najlepsze, kiedy jest oskarżony o takie przestępstwa. Kurza stopa. Nie, no chyba nie ucieknie nam. Miejmy nadzieję, że zachowa się odpowiednio i nie ucieknie, nie? Ale idziemy do... chyba... Wiecie co, ja sobie zapiszę przy tym typiarzu. Przy Cidzie sobie zapiszę. Zobaczę, co on nam może zaoferować za to, że mamy tą informację. Znalazłem swojego szpiega, to Doyle. I found your spy. It's Doyle. The idiot. Co za idiota? Podziwiam się po nim, wiem czegoś więcej. Co teraz? Chciałbym, żeby zniknął to na zawsze. Masz dla przekonywania, chyba jesteś odpowiednim człowiekiem do tego. Nie pozostaje żadnych śladów. Dobra. A co ze skórami od Flavio? To konkretnie też je ukradłeś? If you're after skins, look elsewhere. Like where? Do I look like a skin merchant? No, trochę tak wygląda. Ej, czyli on chce, żebyśmy zlikwidowali tego typka, ale nie zapłaci nam za to. Przynajmniej nic nie powiedział, że nam za to zapłaci. Kurza stopa. Ładnie, miluch. Ci to chyba nam chociaż za to by zapłacili. Zaraz zobaczymy, nie? Mamy zasejwowane w razie W, to możemy, nie? Znalazłem szpiega Cida. Na pewno pracował na zlecenie Cida? Tak, 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 jest. Jeden z robotników, jesteśmy przerażeni, nie chce iść do klasztoru. Co mam zrobić z Doylem? Dzięki za... możemy wymienić Cidowi sprawiedliwy... mają się skończyć. A może... Mendoza will look positively upon me. As long as Doyle is safe and hidden. Make sure Doyle understands that he needs to join us to stay safe. Then deal with Cid. Aha, no dobra. Mamy teraz dwa zadania. Albo tamtego wysłać bezpośrednio do zakonu i zabić Cida, albo zabić tamtego i zrobić to dla Cida. Ale bania. Pamiętaj, że to był plus dla ludzi Dona, czyli Cid pracuje dla Dona, jednym słowem, tak? Jeżeli ja teraz tamtego nie zabiję, to będę miał minus u ludzi Dona. On uczył otwierania zamków. Ej, to przydatne nawet. Kurczę, no to w takim wypadku musimy to... Tylko teraz jak ja tamtemu pogadałem o tym, że to jest Cid, no to ja muszę to wczytać. No, ja to muszę wczytać i od nowa to muszę zrobić. Tylko pogadać w takim razie z Cidem i zabić Dona, no i przyjść do Cida zagadać, tak? A tamtemu nic nie mówić w takim razie. Tak to będzie trzeba zrobić. Jakie to zawiłe, masakra. Kurza melodia. Dobra, no to idziemy do typiarza. Dobra. Doyle's gone to the order. He's turned himself in. What? He'll tell them everything. Ej, czemu? What are you going to do? If I stay, I'm in a sea of trouble. I need to get away. Yeah, I'll head out as soon as I can. Chyba muszę jeszcze raz to wczytać. Hoping the mess this town's become, I'll get forgotten. Chyba muszę to jeszcze raz czytać. Mówi, że to się zapisało? Kurczę, czekaj. To chyba będzie to. To chyba będzie to. O kurczę. Miejmy nadzieję, że to będzie to. Ach, ten Bożydar, dokładnie. Ale ja w tym czasie mogę się napić. Niestety tylko herbatki. O, dobra, jest gitara. No, dobry pomysł mieliście. Dobra, znaleźliśmy. Dobra, to sobie to przeklikamy, bo to jest nudne, takie gadanie z nim. 50 doświadczenia tylko. Dobra, co ze skórami Flavio? Dobra. Idziemy zabić tamtego typiarza. No nie mamy wyjścia, tylko musimy go jakoś z tego domku tam wyciągnąć, żeby czasem tam nikogo nie uderzyć, nie? Przez Bożydara, dobrzy chłopcy patrzą na świat za krat. Co wy chcecie od Bożydara? Bożydar jest przyjemnym człowieczkiem.
No niestety tylko taka z prądem. O, powiem ci szczerze, taka herbatka z prądem mogłaby być dobra, nie? Na to przeziębienie. Dobra, zastanawiam się i podjąłem decyzję. Zamierzam cię zabić. Lepiej będzie, jak znikniesz. Cyk. Dokładnie. That way you won't be a problem for Sid or anyone. Dokładnie. No. You wouldn't. No. Don't kill me. Don't kill me. Solve the problem. Wait. If I have to disappear, then let me disappear. Uh-huh. I'll vanish underground. I'll never come back to Harbor Town again. I swear on the Holy Flame, mate. Everyone will believe I'm dead, even my family. Nawet moja rodzina. What do you say? I can be gone in seconds. Natychmiast stąd zniknę. Kurczę, no i co? I będziemy... Będzie Bożydar łaskawy, litościwy i pozwoli mu odejść? Czy Bożydar będzie chciał go zabić, nie? A już tam patrzę, co tam piszecie, nie? Przez Bożydara dobrze chłopcy patrzą... Zdrowe będzie piątek. No, w piątek się napijemy, napijemy się, dokładnie. Sister, jak tam słychać? O, no tu już widzę Dominik, już tam cholewki smażysz. Dobrze, dobrze. A tak, ale tym nie wspomniał. Chcę piątek, daleko jeszcze do piątku. No, do piątku jeszcze mega, mega daleko. Zapytaj się, jak wyjść z miasta? W sumie dobre, 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 pajrate. I'll find one. I'll jump the wall if I have to. No dobra. Right. I'll tell Sid you've vanished. But if I ever see you here again, you're a dead man. Dokładnie. I swear I'm gone forever. No zawsze. No to ruszaj się, ej, kurczę. On ma stąd zniknąć, a on sobie siedzi i pali ziółko. Ej, kumacie to? Człowiek jest dla niego miłosierny. Tak, Bożydar jest miłosierny. A ten nie idzie. What reason do you have for staring at me? To siedzi jara jeszcze. Zapal sobie też. Ej, a my mamy. Czekajcie, możemy sobie zajarać? Skręć ziołem. Wygląda w porządku. Ej, popatrzcie. I 23 PD. Jeszcze that's jeden. Good. O, plus 3. Odpręża. I plus 3. Chcecie buszka? No, grube skręty, ale kurczę, dobre, nie? No to kurczę, dobre to, a czekajcie, mamy jeszcze tu to, o, jabłka mamy, jajko, to też sobie ciabniemy i pyk, plus 5. Dobra, i jabłka i pyk, punkty życia, plus 5. Oj, chyba nie wyszło. Ale nieważne. Ale zwały miał po skrętach, więc no, potrzebował z ich jabłka, nie? Bo nie było czekolady nigdzie. No, z Gazety Wyborczej, możliwe, że skręcony, dokładnie. Dobra, no to mamy to zadanie zrobione, idziemy do Dona tam zaraportować, że zabiliśmy go, nie? No właśnie tak zauważyłem. Aha, czyli 10 jabłek tutaj daje mniej więcej tam jeden siły, no to dużo, nie? Ty tam, staw się do straży, komendant chce się z tobą rozmówić. Ze mną? Kurczę, komendant miasta chce z nami gadać, ej! O co mu chodzi? Dobra, Sid. Doyle zniknął. Doyle has gone. Forever, I hope. Mam nadzieję, że... Co z nim zrobiłeś? Mam chcesz wiedzieć? No. Nie. Zobacz, sprawę. Dobra, i mi wystarcza. Dobra. Doświadczenie 50. No ale co, to tak bez kasy, teraz bez niczego, za takie zlecenie, no... Człowieczku. Mówię na to, że uratowałem ci skórę. Dokładnie. Prawda, zaraz... Dokładnie. Skordo knows you help me. That's reward enough. I can teach you a couple of tricks. If you want to learn how to sneak or open a lock with a piece of wire, I'm your man. Dobra. And if you need lock picks, I can get them for you as well. Ale my nie mamy siopki na to, żeby się uczyć kurczą niego, wiecie? Boże, ma nerwice, ciąga jak odkurzacz. No masz. Zrobiłeś już dość zadań, więc czas na lepsze zadania. Aha, na takie bogatsze zadania. Kurczę, no to ja jestem jak najbardziej za, nie? Dobra, kim jest Skordo? Skordo. Może powiem ci, jesteś gotów. Aha, mieście. Nie martw się, wasze ścieżki się skrzyżują. Dobra, masz jakąś robotę jakąś dla mnie.
Tak, skoro jest prosta, czas na nauczkę, na pewno im się przyda, dokładnie. Ten skradną gospodarstwo i rejonują nam żywność. Oszalą im nasze zasady. No i ludzie robią. Dobra. Where do I fit in? See Dargle and remind him that Don Esteban has a long reach. No dobra, czy będziemy musieli iść do tego Dorgela, nie? No jakoś mu tam, że tak powiem, przyfasolić chyba, nie? Idź do latarni po ostatnią misję i do Skordo zanieś goldy dostaniesz. Aha, no dobra, doda, to zaraz tam polecimy, nie? Bez mnie jest lepszy imiennym. Bezimienny jest najlepszym imieniem? Ej, nie. Właśnie nie. Bo to nie jest Gothic. Nie będziemy porównywać tego Rizena do Gothica. To jest nasz Boży Dar i Boży Dar jest fajnym chłopakiem. O, przecież się Boży Dar, twoje oczy są ciężkie. Dobra, kto jest waszym przywódcą w mieście? Skordo. Pewnie, nie? A nie, to nie jest stary magazyn. Tam go znajdziesz. Dobra, i zobaczmy, co on nas może nauczyć, nie? Bożydar jest synem Beziego. No, bo to nawet podobne takie, nie? Bezi, Bożydar, kurczak, Austria, Australia, to wszystko podobne. Dobra, popatrzcie, kurczę, on chce od nas złoto za to. Otwieranie zamków, nie mamy 100 sztuk złota. Miejmy nadzieję, że on stąd nie ucieknie, nie? I nas nauczy tego. I byłoby fajnie. A dużo nam brakuje? Oj, to bardzo dużo. Dobra, to idziemy do tej latarni, obczaić tą latarnię. Ostatnią sztukę misy. Zapiszmy sobie tylko teraz. Żygolakiem. No nie, bo no to nie ma takiego imienia. A Bożydar jest takie imię. Jest bardzo ładnym imieniem. Chyba staropolskie, tak mi się wydaje. Idziemy do latarni. To jest chyba latarnia. Tak to wygląda. A co tu leży? Możemy coś sobie wziąć? Nie, nic nie możemy wziąć. Boski żygolo. dobra komedia to kiedyś była, ten boski żygolo. Dobra, prosty kufer. To będziemy mogli sobie zlutować, bo tu nikt nie stoi. Tylko sobie zapiszę. A tam jakiś typek jest, ale to daleko. To może nie widzi, nie? Co my tu mamy? Małż, milcza skóra, kość. Bierzemy wszystko. Tu zawsze kaska, nie? Dobra, i tą roślinkę na manę też weźmiemy. Te roślinki na manę będziemy chyba niedługo sprzedawać, wiecie? Tak, mi się wydaje, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Co to za typek? Jack. Hello, Jack. Dobra, ty, faktycznie to jest taki prawdziwy pirat, tylko że kurczę, on ma miecz. Piraci chyba nie mieli mieczy, nie? Oni mieli jakieś takie inne bronie. Dobra, jesteś Jack? Marynarz. Latarnik. Now Jack the old beachcomber. Seems the sea won't let me go. No, no to możesz. Dobra. Pamiętasz, gdzie jest klucz? My mamy ten klucz do jego kufra jakiegoś, wiesz, bo dostaliśmy od tego sprzedawcy alkoholi, bo my to ukradliśmy mu ten klucz, wiesz? My go ukradliśmy, więc to już jesteśmy, że tak powiem, za tym etapem, co szczęście, nie? Dobra, więc jesteś latarnikiem, nie? Was, my boy, was. The tower's not in use, nor am I. More ships going out, you see? No to fajnie, bo tak nie ma co robić ten latarnik, więc tak może sobie siedzieć i obijać się. Dobra robota. Płacą, a on się obija. Ja tam pewnie bym się cieszył na jego miejscu. Trochę rumu. No dobra. Typek, doświadczenie. Tak, to ten był, wiesz? Tak mi się wydaje przynajmniej. Piwo z rumem? Kurczę. Nawet nie wiedziałem, że takie jest. Wiem, że teraz jest to nowe piwko takie z... Nie z rumem, ale z ginem? Chyba tak to wygląda. Z tego, co kojarzę. Ale pewności teraz nie mam. Dobra, pohandlujmy trochę. Chciałem zobaczyć, co tam masz, typiarzu. Ma łopatę, ma muszelki, ma jakąś telekinezę. Ej, on ma tą telekinezę, o której mówiliście, ale nie stać nas na nią.
Dobra, co ja to wziąłem? Jeden przepis możemy mu sprzedać, nie? Mamy dwa, to czemu nie? Teraz te skóry już możemy sprzedać, bo już nam nie będą potrzebne. Zęby możemy sprzedać, kości też. Małża też mu wciśniemy. Dostawa mięsa, to sobie zostawimy. A, to jeszcze tam musimy temu kucharzowi dać, zakonnikowi, nie? Kupić tą telekinezę, no byłoby fajnie, nie? Byłoby fajnie ją kupić, tylko kurczę, nie mamy za co, nie? To jest największy przypał teraz w tym momencie. Leczenie słabych tam... Kurczę, nie wiem, czy tego nie posprzedawać. Dobra, roślinki na manę mieliśmy posprzedawać, dobra. Może coś tam się jeszcze nazbiera, nie? Korona bohatera. Ważny składnik wielu potężnych mikstur. Kurczę, nie wiem, czy to sprzedawać. Sporo warte, 4 dyszki, nie? Mówisz, okradnij jego wieżę i kup. No dobra, to sprzedajemy mu to, badziwie, co tam mamy. Kończymy. F8 i lecimy, nie? Powiem wam szczerze, okej. Okay. Co tam Dominik napisał, bo nie widziałem. Ja tam nie zauważyłem, bo tutaj się zająłem czytaniem tego. No jest kuferek, dobra. Potrzebny jest klucz. Ej! Przecież mieliśmy ten klucz. Kurza stopa. On na dole w latarni jest? Tam na dole, tam? A jak tam zejść? Bezi, co ja gadam? Burzydar. No jak tam zejść? Się nie da po tych linkach. Po schodach. To by było mega łatwe, ale widzę, że chyba faktycznie tak będzie, wiesz? A pisałem, że to nie ten klucz. No właśnie, miałeś rację, panie. Tu muszę... Zwracam honor. O, faktycznie, można tędy. A tu jest tylko śledź. Tu nic nie ma. To jest bieda. Chyba, że gdzieś tu z zabeczkami, czekajcie. O, jest, klucz Jacka. Dobra, już mamy to. Przecież faktycznie on mówił, że on tam za beczkami trzyma 3 beczkami, a na górze jest skarb. Dobre. Cześć Piotr, witamy cię. Ależ to dobre. To bierzemy, ograbiamy go. Miejmy nadzieję, że on tu będzie miał. On ma tylko 45 zł. Ale bieda. Ochrona przed bronią kłutą plus 10. Fajny pierścionek, nie? Dobra, bierzemy to. Panie Jacku, pohandlujmy. Let's trade. Bo my musimy tu jeden interes. Ubicie, muszę panu coś jeszcze sprzedać, tylko jeszcze nie wiem co, ale coś znajdę, co będę mógł panu wcisnąć. Na pewno tą skórę, tą kość jakąś panu wcisnę. No i coś z tych składników, nie? Na manę 30, kurczę, no 2 sztuki mamy, to możemy mu wcisnąć. To też jest na manę, to też możemy mu wcisnąć 10 sztuk. No dobra, i będzie kaska, nie? Ale mamy jeszcze coś tutaj na manę? Też mamy to. To też możemy mu wcisnąć. O, siła plus 1, kurczę, fajny. Fajny korzonek, nie? Zręczność plus 1, też fajne. Dobra, i dawaj mi tą telekinezę. Dokonaj wymianę, 20 sztuk złota, jeszcze... No to nie jest tak źle, powiem wam, nie jest tak źle, nie? Mogło być gorzej. Sojuszniki na manę. No właśnie, dobrze teraz zauważyłem. Muszę ci powiedzieć, że miło bardzo się ciebie ogląda, fajnie komentarze jak grasz. A dziękuję Piotrze, miło w takie rzeczy słyszeć. Właśnie dlatego warto i miło mi tutaj wracać na tego YouTube'a, jak takie właśnie komentarze słyszę. Dziękuję ci ślicznie za to. Sister, słyszysz słony ten świąteczny klimat? No już niebawem. Myślę, że pod koniec tego miesiąca faktycznie już będzie można gdzieniegdzie zobaczyć już reklamy, czy w sklepach jakiś właśnie te wystrój świąteczny. Tak mi się wydaje, że tak może być już, wiecie? Tym bardziej, że już na przykład znicze już są do kupienia i to od chyba 1,5 tygodnia albo 2 tygodni już można znicze kupować, nie? Także to szybko idzie teraz. Cześć pociąg, witam cię. Wracaj do latarni po misę. Ej, gdzie tam misę widzieliście? Tam nie było misy.
Tam nie było misy chyba, nie? Kurza, stopa, ale jeszcze zobaczę. Chyba, że gdzieś tu była. Ukryta potajemnie. Może tam na górze, tylko jak tam wejść? Czar telekinezy. No mamy, mamy. To czekaj, zaraz go ustawimy sobie pod szóstką. Pod szóstką. Tylko gdzie on jest tutaj, ten czar? Dobra, jest telekineza. Cyk, dawaj szósteczka. Wiesz co, pociąg? Nie wiem, czy tam czytałeś regulamin nasz, nie? Ale czegoś takiego nie robimy. A jest! Kurczę, faktycznie. Dawaj mi tu miskę. Ci spadła. Chyba, że ją wziąłem od razu, już schowałem do ekwipunku. Tak, schował go do ekwipunku. Dobra, to uciekamy stąd. Dobra, dzięki wam za to, że mi o tym powiedzieliście. Super, lecimy stąd. I lecimy dalej. Święta Mikołaje z czekolady w sklepach. No, Mikołaje ze w sklepach z czekolady ja to też uwielbiam. Zawsze teściowa mi dużo ich kupuje, bo wie, że ja uwielbiam czekoladę. Także zawsze mam pod dostatkiem ich, nie? Wiesz co, pociąg? Myślę, że moderator Marduk ci powie, co o tym sądzimy, nie? Dawaj, kamerkę, mówiłem, że na Halloween będzie. Komu żeś mówił? Komu żeś tam obiecywał? No nie? Mogłoby tak być, sister. No dupa rośnie. Ej, jakie rośnie? Schudłem ostatnio. Teraz jestem przeziębiony, to tym bardziej schudnę. Ej. Kurczę, dobra, komu te misy? Zaraz tutaj temu typiarzowi gdzieś tutaj stał. Chyba mieliśmy ją oddać, nie? Cyk. Nie, to nie temu. Kurczę, dobra, trzeba to obczaić. Skóry, to nie rozbierę, że skórna, mapa wyspy, skarbów. Petty. Lekarstwo. Pierścień Nelsona. Porozmawiaj z komendantem. O, do komendanta niebawem pójdziemy, nie? Porozmawiaj z szefem bandytów w mieście. A, my to chyba mieliśmy temu typkowi, co jest tam na początku, ten zanieść chyba, nie? Do Skordo. A ten Skordo to on nie jest czasem właśnie tam za tawerną? Gdzieś coś takiego tam mówili? Do Soni, żeby iść. I ona mi powie, gdzie jest Skordo. Dobra, to pyk F8. Dobra, i teraz odnajdźmy Sonię. Bo Sonia to nie jest ta typiara, co tu siedziała, ta... Coś tak czuje, nie? A, no właśnie, dobra, już wiem. Dobra, dzięki za przypomnienie, tu już idziemy. To jest ta piękna dama. Wy to od razu tam burdel mama. To jest piękna dama. Po prostu to jest businesswoman. Ona tam ma idealny interes. Idziemy, Bożydarze, mój drogi. Z tym możemy pogadać? Nie, z tym nie. Dobra, bo on tam dalej chce tą informację na temat tego szpiega, więc... Olewka i lecimy dalej, nie? I mamy 21 łapeczek w górę. Kurczę, jest szansa, że dobijemy dzisiaj tego naszego małego celu 25 łapeczek w górę. Kurczę, no jest szansa. Dlatego sobie zapiszę i porozmawiam z Sonią, nie? Dobra, potrzebuję informacji, to nie potrzebuję... Potrzebuję informacji, może tak. Dobra, zamieniam się w słuch. Powiedz mi... O bandzie Dona Estebana. Dlaczego właściwie inkwizycja chce miasta? To nie? Kim są wpływowi mieszkańcy miasta? U kogo mogę znaleźć pracę? Od kogo mogę się uczyć? Jaka jest teraz sytuacja w mieście? Dobra, no to chyba chodzi o to pierwsze, nie? Tak mi się wydaje. To brzmi dla mnie jak pytanie. Chciałem czegoś więcej, słodziaku. Masz swoje złoto, zacznij od nowa, dobrze? Czyli to nie jest dobre pytanie. Kurza, stopa. Będzie ta kamera na Halloween? Kurczę, no ale no nie mamy 500 subskrybentów, no Marduk. Chyba, że tylko i wyłącznie na Halloween ją włączę, nie? Jakieś przebranie sobie kupię i coś tam pogramy. No to chyba, że tak. No ale to rozkminimy to jeszcze.
Rozkminimy tą pamięć Marduk jeszcze. No jeszcze trochę czasu zostało, dopiero 8, nie? A do Halloween to jeszcze ile zostało? 22 dni? Nie wiem, ile tam miesiąc ma dni tak naprawdę. Gdzie znajdę? O, dobra. Jego codziennie przyjęli? Jesteś pewien? No dobra. Skordo jest w magazynie. Aha. Od razu na ścianie łazienki jest przycisk, które się otworzą, a trafisz do niego. Dzięki, maleńka. Kurczę, czyli ale skryte, no. To tego byśmy nie znaleźli. Zapiszemy i lecimy do łazienki. Za co się przebiorę? No nie wiem właśnie. Dobra, tu jest jakiś obraz, ale tego nie możemy tyknąć. Tu jest jakiś obraz. O, cyk. Ej, ale fajna opcja. Dzień dobry, Skordo. Co robisz? Jestem tu, żeby wspierać. And I should trust you. Bo jestem fajny. Dlatego powinieneś mi ufać? O, no. Sisters. Na jakiś horror na Halloween. No właśnie, pani, ja myślałem nad tym, żeby w DBD pograć w Halloween, nie? No bo chciałem pograć w piątek 13, ale jest mega, mega drogi. Więc tak trochę mi szkoda kasy, powiem ci, na jednorazowe takie granie w tą gierkę, ale ona jest mega klimatyczna, nie? Piątek 13. No ale DBD mam, więc możemy sobie pograć ewentualnie. Będzie można się pośmiać, jak Kulord umiera i jest zabijany przez jakieś tam potwory, nie? Dobra, co sprzedajesz? Boży dar, dokładnie. I have provenance for all of them. Wszyscy innego imienia. Dobra, co robisz tu w magazynie? Why are you back here in a storeroom? Dangerous times. Lots of thieves. Man needs security. Ukrywasz się? You're hiding. Hiding from kim? There's a world of difference between hiding and being discreet. Dobra. Skąd są te antyki? And where do these antiques come from? Ja się domyślam skąd. Z rodzinnej biblioteki, z kominka babci. No to grubo. A to dobrze, no to miło, zobaczymy. Jaka gra? DBD. Day by Daylight. Gdzie prawdziwy ten... O, dobra. That's no passage. To magazyn. Dokładnie. And you're going to stay away from it. Because it's my business. Aha. Okej. Okay. Możesz mi zaufać w sumie, nie? You can trust me. I'm on your side. Jakie różowe. So you are the castaway that has been helping my men in the town. I am. Why didn't you say so right away? No, bo zapomniałem powiedzieć. You've done good work. No. And for the right side. Dobra, czyli robimy dobrą robotę, nie? No, całkiem spoko jest ta gierka, nie? Tak mi się wydaje. No myślę, że lepsze to będzie niż, nie wiem, byśmy kupili Fortnite'a i Fortnite'a grali, co? Myślę, że to będzie lepsze rozwiązanie. Dobra, kim jesteś? Widzisz? Dobra reakcja. Dokładnie. My job is to know everything and to lay the foundations so the town will once again be ours. Okej, okay, mamy nowy poziom, doświadczenia 500, elegancko, powiem wam szczerze. Dobra, czy jest jakiś artefakt, który możesz... O! Is there an artifact you're especially dokładnie. Three, właściwie to trzy. Trzy bardzo cenne misje ze złota krążą po mieście. A, to są te misje, które my mamy, nie? No, to widzę, mamy bardzo podobne gusta, nie? Że Fortnite'a nie. Czyli dobry wybór zrobiłem. Dobra, zdobędę dla ciebie trzy złote misy. Dobra, proszę o to twoje trzy złote misy. No i elegancko. Tylko kurczę, gdzie jest kasa? O, 600 złota dostaliśmy. Ej, elegancko, nie? Szczęścia chodzą trójkami. Jakieś zadanie anulowaliśmy. Dobra. Jak przemyśleć?
artefakty do miasta. Tunelem prowadzi poza mury. Póki białe światło wyjścia, możemy wchodzić i wychodzić niezauważeni. Ej, będziemy mieli tunel do wychodzenia i wchodzenia. Super. Elegancko. Opróż nas zasobem zakonom. Esteban da znać, zaatakujemy. Dziękujemy tobie. Stanie się to niedługo. Ej, to dzięki nam. Fajnie, wyobraź sobie inny inkwizytor. Dobra. Nie przepadasz chyba za wujkami zakonu mieście, co? Fanatics. They do what the Inquisitor tells them. No thoughts of their own. Dobra. Kurwa, bym miał Rottweilerki piękne są, kurczę, kiedyś chciałem mieć mega właśnie takiego Rottweilera, chyba dlatego, że oglądałem wtedy akurat w kinach czy tam w telewizji leciał Omen, nie? I tam były te Rottweilerki, kurczę, mega fajne pieski wtedy mi się bardzo podobały, ale teraz najchętniej bym chciał mieć Barneńskiego, Barneński pies pasterski, to jest piękny piesek, uwielbiam je, no ale niestety nie mam warunków do tego, nie? Jednorożca, mówisz, Master, widzę. No to elegancko, elegancko. Dobre są, dobre, ładne. The Inquisitor could be around for a while. He thinks the world needs him. Which is very regrettable. Zgubiony. But we need to avoid an open conflict with him and his warriors. For now. Na razie, dokładnie. Dobra, co teraz, nie? So, what do we do next? Someone has to go to the Don's camp. Don, i powiedz mu o rozwoju sytuacji. The Don has been waiting an age for this. Unfortunately, it has taken longer than planned. And telling him is, of course, a job for you. Of course. Oczywiście. Deliver this package to the camp with kind regards from Scorpion. Czyli paczuszkę jeszcze będziemy mieli, nie? Don się ucieszy. And what will your task be? Pilnowadzenie tego fortu, trzymaj wszystkich pod kontrolą. No dobra, czyli jak zwykle dostajemy jakieś tam zlecenie takie, że musimy połazić i robić za jakiegoś kuriera, nie? No trudno, taki nasz los, nie? Los Bożydara to jest. Ten pies pasterski, tak, on jest, no może nie taki duży, trochę większy chyba od Goldena, tak mi się wydaje. No może dwa razy taki jak Golden. No sporawy. Dobra, zabierzemy paczkę. Excellent. Here it is. And here is the key for the door. Dlatego nie mam warunków, nie, bo w bloku to tak słabo, w sumie w wieżowcu. Don't get caught, or we're all going to hell. Dobra. Przecież nie zbyt wiele czasu straciliśmy. W takim razie traćmy go więcej. Dokładnie, nie traćmy czasu więcej. Pozdrowić ode mnie, od ciebie swoją żonkę? Pozdrowię, bo wygoniłem ją do komputera chorą, żeby nie przeszkadzała mi na live, więc teraz to mi tak trochę głupio ją pozdrawiać, ale później jakoś ją tam pozdrowię, jak jej przejdzie, nie? A, z sąsiadem windzie, nie, powiem ci, szkoda by mi było tego pieska wsadzić do windy i kurczę, żeby jeździł z tym sąsiadem, wiesz? Dlaczego uważasz, że Don powinien rządzić miastem? My jeszcze go obrobimy, co? O kurczę, co on tu ma? Miecz, broń lekka. Wytryk, żądło. Dobra, bierzemy to. Kurczę, ledwo zdążyliśmy, nie? Od razu mu to sprzedamy. Jeszcze go nie zastrzeliłem. Nie, jeszcze nie. Jeszcze trochę ma czasu. Dobra. Kusza plus jeden. Żart i wytrychy ma. Mamy 656 zł, więc możemy iść do tamtego typka, żeby nas nauczył otwierania zamków, nie? W kufrach. Tak zrobimy. Ej, nie ukradliśmy mu tego miecza. Ale porażka. A nie, ukradliśmy. Tak, bo są dwa. Dobra. Ale po dyszku? Ale bieda. No dobra, dokonaj wymiany. Dobra, wyłaź. Cyk. Jeszcze tu sobie pochodzę i zobaczę, tylko F8 nacisnę, żeby się na mnie nie zdenerwowali. W bogatej dzielnicy taki, co robi 25 obrażeń. O, to zacny mieczyk, powiem ci szczerze. Taki by nam się przydał, nie? Dobra, i to jest ten kluczyk chyba do wychodzenia. Dobra, ale to jeszcze na razie nie wychodzimy. O, tu jeszcze jakaś kolejna droga. I tu też jest jakieś wyjście. A tu słychać wodę i tu kapie, więc to jakby gdzieś na plaży było wyjście? Tak to wygląda.
Dobra, ale idziemy do tego typiarza, żeby nas nauczył pierw otwierania zamków w kuferkach. I dopiero wtedy będziemy wychodzić stąd, nie? No to wyjdziemy, bo musimy tą paczkę zanieść, nie? Musimy tą paczkę zanieść. O, tu jest jakiś kuferek, tutaj też jest jakiś kredensior. Tak się zastanawiam, czy... Dobra, ja sobie zapiszę. O, ale dobry pocisk poleciał. Przecież ty nie masz serca. Możesz kraść tutaj, no to dobra, to bierzemy. O, tym bardziej, że jabłuszko tutaj jest, nie? No, powiem ci, bardzo gruby pocisk poleciał. Dobra, o, no i nawet nie możemy otworzyć tego zamku, nie? Przełącznik. A nacisnę sobie. A czemu nie? O, i otworzyły się drzwi. Dobra, pulpicik. Obczajmy. Zawsze coś, dokładnie. Dobra, mądrości się nauczyliśmy. Fajnie. Komoda, obczaj to. O kurczę, ochrona przed bronią. Kurczę, jeszcze tutaj miksturka. Przemiana. Bierzemy. Ej, no tutaj to na bogato. Okej, dobra, to idziemy w takim razie nauczyć się tego otwierania i sobie te jeszcze te dwa kufry tu obczajmy, co? Tak będzie najfajniej. Halo, pan się na mnie nie złości? Nie, nie jest zły na mnie o to. No to okej, to idziemy. Naciśnijmy to, żeby zamknąć, żeby nikt nie nakrył ich tutaj. Cyk. Ale się nie zamyka. Chyba zepsuło się, wiecie? Chyba mechanizm się zepsuł. No trudno. O, jak tu ciemno. No to po ciemku to my tu nie będziemy chodzić. Idziemy się przespać. To jest darmowe łóżko. W końcu jesteśmy z Donem, to możemy sobie spać w jego przybytku. No nie? Proszę tu przeprosić, sister. Dobra, lećmy dalej. Do Cida miałem iść, tak? Tak, do Cida miałem iść się nauczyć tego otwierania zamków. O, i 22 łapeczki już mamy. Kurczę, no to elegancko. Siema, Sid. Pyk, naucz mnie. I chcę się tego nauczyć. Show me how to pick locks. Show me. Maleńki. Push down, dobra. Zostanę w stanie wszystkie strony wytrychem, dopóki zamek się nie zaskoczy. Uważaj jednak, jeśli w złym kierunku, wytrych może się złamać. No dobra. Kurczę, na wyższy poziom... na razie chyba nie będę brał tego wyższego poziomu, wiecie? Na razie chyba nie będę brał, ale od niego kupiłbym sobie wytrychy, no. Kupimy sobie od niego wytrychy, bo mamy tylko 3 wytrychy, a coś czuję, że... A nie mogę od niego kupić? Czy mogę? No nie mogę od niego kupić wytrychów. Na początku mogłem, teraz już nie mogę, ale lipa. Mówisz, że opłaca się brać ten drugi poziom też? No to jak tak mówisz, no to lecimy w to. Muszę zaufać. I pyk. Jest taka sama, trzymaj wolec, spróbuj otworzyć zamek wytrychem. Takie zamki oczywiście bardziej skomplikowane. No dokładnie. I to jeszcze jest kolejne na trzecim poziomie za 500. Kurczę, no to 500 to my nawet tyle nie mamy już teraz. Dobra, jak to wygląda u nas w statystykach? Kradzież, otwieranie zamków. A, czyli są maksymalnie 3. Jednego i drugiego, nie? Jednego i drugiego są 3 rodzaje. Dobra. Trzeba by to gdzieś przetestować, co? Nie, no na 2 mam. Na 2. Nie zrobiłem tego ostatniego. Jest 1-2. Na trzeci nie mamy. Nie, no chciałbym na trzeci. A, że trenera? Nie wiem. To mnie o to nie pytaj. No, o to mnie nie pytaj. To było przypadkiem.
No to trzymaj się, Filip, w takim razie tam, nie? I powodzenia w kolejnych treningach. Dzięki, że byłeś. Dzięki za apeczkę w górę. I co? I do zobaczenia. Do zobaczenia. Udanego wieczoru ci życzę. Idziemy do tego Skodo i zobaczymy, co on tam ma w tych kuferkach swoich bogatych, nie? Miejmy nadzieję, że to się zwróci faktycznie mega szybko. Tak liczę na to. Na górę. F5? Nie, F8. Kurczę, jak mi się tu myli ciągle. To F5 z tym F8. Dobra, bierzemy kuferek. Aha, bo tu faktycznie trzeba sobie to otwierać jakoś. Kurza stopa, dobrze, że to sobie zapisałem. Ale to co, lewo, prawo to robi, czy jak? That didn't do it. Nie załapało? Prawo. Oh no. Prawo, lewo. That wasn't it. Damn. Prawo, lewo, lewo. It worked. Prawo. Ale teraz użyłem teraz wytrychy na to wszystkie. To wiecie co? To chyba najłatwiej. Teraz sobie to wczytać. Znowu. I szyfr powinien być taki sam. No właśnie, wczytaj. Dokładnie. I szyfr powinien być taki sam jak w Gothiku, nie? Że to one się nie zmieniają, te szyfry. Miejmy nadzieję, że tak tutaj też jest, nie? Cwany list, dokładnie. Czy tam było prawo, lewo, lewo, prawo, dobra. Cyk, kuferek. Prawo, lewo, lewo, prawo, pyk. Ale jesteśmy z cwaniaczki i 12 zł. O, i mamy kolejnego skręta. Haha. I korzymany, który będziemy mogli sprzedać. Nice. O, Wikterno, cześć, witam cię. To na górę, bo tam jeszcze drugi był kuferek, tylko zrobimy taki sam plan. Taki sam plan działania jest. Kufer ze skarbem, tu będzie coś chyba trudniej, nie? Aha, w niektórych tam modyfikacjach szyfry się zmieniają. O, no to fajne utrudnienie, powiem ci szczerze nawet, nie? Fajne takie utrudnienie, bo nie można tak naściemniać, nie? Dobra, siadajmy do tego. That didn't do it. Źle, czyli lewo. Lewo? Nie. Lewo, prawo. Prawo. Lewo. No dobra. O kurczę, tu będzie złota. Dobra, zamknij to. Pyk F9. Lewo, prawo, prawo, lewo. Dobra, pamiętam. Pejratę, spokojnie, ty się nie ma co przejmować. Pejratę, powiem ci tak, że YouTube jest taki, że łapki w dół liczy jako łapki ogólne. Nie rozróżnia, czy to łapka w dół, czy w górę. I też dają zasięg, dokładnie tak jak pani mówi. Więc dla YouTube'a to nie ma znaczenia, nie? Dobra, to było w prawo? W lewo, prawo, prawo, lewo. Dobra, mamy to. I eliksiry, dobra, bierzemy. To co? F8? I lecimy dalej, co? Co to za ten? Drzwi? Tutaj nie wyjdziemy, tu nic. Tu komoda jeszcze. A, tą komodę tu przecież już braliśmy. Zamykaj to. No to idziemy stąd. Idziemy do wyjścia. Trzeba będzie jakieś domki tam polutować faktycznie, nie? Żeby tam sobie trochę faktycznie na tym zarobić, bo... 472, może nie jest tak źle, ale nie ma wytrychów, a on może będzie miał jakieś wytrychy na handel, nie? Pohandlujmy, zobaczmy. No i ma, powiem wam szczerze, 12 sztuk wytrychów, 120 zł, kurczę, nie mało. Powiem wam szczerze, nie mało, ale to może nam się zwrócić. Ochrona przed bronią kłutą, a my tu jeszcze mamy, przed bronią kłutą 20. Potem możemy pogonić. A nie, bo to jest amulet rodzinny Dona. To tego nie możemy pogonić. Dobra, to tego nie ruszamy. Roślinkę na manę mieliśmy. Dobra, to też pogonimy. Tu kolejne 5 sztuk roślin na manę. Dobra. I styka. To sobie zostawimy. To sobie zostawimy. Patelnię sobie zostawimy na smażenie mięsa. Dobra. Dokonaj. Pyk.
To nam się zwrócą te wytrychy, nie? Skończył Gizina tym Gothic 2 Noskruka, ja wiem. Jest jaskinia Czarny Goblin, ma posągi nosa. No i widzisz, Dominik, i dlatego właśnie będziemy grali w Gothica 2, nie? Po Risenie 1. Właśnie dlatego. Kurczę, musimy oddać to mięso przecież zanim wyjdziemy z tego miasta, nie? Zanim wyjdziemy z tego miasta, musimy jeszcze oddać to mięso. A to chyba tędy się szło. I pyk, ale mamy 23 za to łapki w górę, więc to jest najfajniejsze i to nas najbardziej bawi i cieszy, nie? A, mieczor bogatej dzielnicy. Kurczę, nie wiem, czy nam starczy, wiesz? 390 mamy siopki. Chyba, że wtedy sprzedamy ten, który my mamy, ale to też nam pewnie zabraknie, wiesz? Tak może być. Tak, temu miałem to mięso dać. Mikstury leczniczy, dobra. Przy okazji, doświadczenie jest to. Samarytanin 20. Jesteśmy z Samarytaninami. Dobra, ten miał czas, wykonać zadania jak ci zleci. Jeśli uda ci się przekonać go ze swoim zadaniem, zabierzcie do klasztoru, gdzie będziesz mógł rozpocząć naukę magii. Nie chcemy się nauczyć magii. Wiadomo, miasta bez wojny zostałby się od razu aresztowany. Bez wojny. Aha, dobra. Dobra, przyniosłem trochę mięsa dla. O! Flavio said you could use it. That I can. There are some more if you za jakich grzechy znów Gothica? No co, ja ci poradzę, Marduk. We even have some refugees from other. No wiem, Duda, że się przyda na pewno. Aj, do tego komendanta, El Comendante musimy odwiedzić, dokładnie. Pamiętam. Dobra, to tutaj zapisujemy sobie. Szkoda, że ten typek nie dał nam żadnej siopki za to, nie? Że zrobiliśmy dla niego te dwa zadania. Dobra, to idziemy do El Comendante. El Comendante pewnie będzie też w tej bogatej dzielnicy, nie? Tak mi się wydaje. Jeszcze tu sprawdzę, czy czegoś nie mam do pogadania. Przeszukałem kuferczaka. O. No jak, dałem ci niezły cynk, co? No, całkiem spoko. Dobra, ale to nic z tego więcej nie ma, tylko doświadczenie. Który w ogóle my mamy level? Ej, mamy piąty level już w ogóle, nie? Tak mi się wydaje, że to jest piąty level. Tak to wygląda, nie? I punktów nauki 5 do przyznania. Opsia? Przejdziesz przez to? Ej, nie przejdziesz przez to? O, ale tu przejdziesz. Możemy sobie po dachach trochę poskakać. To jak zeskoczysz, to sobie krzywdę zrobisz pewnie, misiu. Pewnie tak, ale jak tu zeskoczysz, to nie zrobisz sobie krzywdy. No to Filip, jak cię boli ręka, to ty tam specjalnie tam raczej nie wal w ten worek, co? Raczej tam nie wal. Mówcie do komendanta, tylko gdzie on tutaj będzie? On pewnie tutaj gdzieś pod górę będzie w bogatej dzielnicy, nie? Więc idziemy do bogatej dzielnicy. O kurczę, 26 łapek w górę. Kurczę, co to się stało? Jak to jest możliwe? Kurza stopa. Co wy tam wyprawiacie? Co to za szaleństwa? Dziękuję, dziękuję. No to ty lepiej sobie tam jomowin tą rękę bandażem elastycznym na noc, Filip, wiesz, jak masz. Albo chociaż zwykłym bandażem, żeby ją usztywnić po prostu, nie? Wal musi się rozwalić do końca. Ten to zawsze podpuszcza. Tylda, siema. Tylko pracuję, dobra. Po twoim głosie nie słyszę, ci się to podobało, nie? My family's been selling our harvest to Comrade for years. Tak, to Marduk. Kto inny Marduk? He makes us sleep outside. Dobra, co możesz mi powiedzieć o Konradzie, nie? Jego domu jest pełno zapasów, ale dziwi. Nie przyszedłem po te zapasy. Zbierać te krowy na rzeź, a z nas na przyszedłem. Kto? Dokładnie, inkwizytorzy, aha. But now how do we feed ourselves? Siebie. Oczywiście Konrad porozmawiał z Carlosem i teraz krowy oszczędzono. Coś się stało, takie rzeczy.
You must know what terrible things have befallen this island. All those ruins bursting from the ground. Some of them rose in the middle of our farm, and the Inquisition said we have to leave. But my sons are still out there somewhere. They all went their own way before these creatures came. I hardly get a wink of sleep worrying about them. Do you know where they are? No, nie wiem, gdzie oni są. I don't know. If you hear anything or meet someone who's been outside, please don't forget to ask about them. Dobra. Spytam. Nie ma problemu. A chyba, że to wiemy. Będę się rozglądał. O. Oh, thank you. Dobra, nie ma problemu. Ale jest dla ciebie warta ta informacja. O, to dobre właśnie, bo nam kaska jest potrzebna. Nie mam złota, ale jeśli ci się uda opuścić miasto, to ona nas podkabluje, nie? Odłożę nam trochę na czarną godzinę. Mam kilka skóry z samych świeczników. Pobratanicy zakopałem z stodołą. Należy, leży do krótką obradu. Inkwizycja na imieniu Severin. No proszę, proszę. Już tam patrzę, co tam piszecie. Nie dopuszczę cię, ale rozwalisz do końca tego worka. Oj, Marduk, Marduk. Fajne kwestie Konradem. No, może być ciekawe, może być ciekawe. Dominik, jak wyzywania? Dokładnie. Śpiskrową. No jest grubo, powiem wam szczerze, nie? Dominika, no to 2 tygodnie jestem wykluczony. Pamiętasz, jak zrobiłem sobie tamto? No pamiętam, ale to co? O kurczę, no to powiem ci, Filip, to lipa, no to lipa. No ale to wiesz co, może nie wyskoczył ci staw, tylko po prostu nadwyrężyłeś sobie tą rękę, za dużo tam nią, że tak powiem, waliłeś w tego wora i tyle, nie? Po prostu daj jej odpocząć może trochę, nie? A mówią, że sport to zdrowie, dokładnie. Albo mam dołek, ale nie, to niekoniecznie. Ale lepiej pójść do lekarza jutro, nie? Tak po prostu. Na izbę przyjęć, jak pójdziesz, to cię szybko... Może nie szybko, bo na izbie przyjęć najczęściej szybko przyjmują meneli wszystkich, ale powinni cię przyjąć bez problemu i ci zrobią prześwietlenie. What are your sons called? Beppo's the oldest. He didn't want to come to town with us. No jak tam od razu zrobią ci prześwietlenie, to pewnie też... Jest na to szansa, że ci to zrobią od ręki, ale i to dosłownie od ręki, nie? Ale nie licz też na to, wiesz? Bo na takie rzeczy też się czeka. Dobra, czy twój mąż nie może pomóc? Ingvar, we're in dire straits and he's drinking the last of our gold in the tavern. A, bo oddajesz krew, Duda, dokładnie. Ale powiem ci szczerze, bo Marta pracuje w szpitalu i faktycznie na izbie przyjęć jest tak, że pierwszeństwo mają ci, co właśnie tam przyjeżdżają, są przywożeni z ulicy. Czyli przywiozą menela z rozwaloną głową na przykład, albo jakiegoś zaćpańca, czy coś takiego. Oni są pierwsi obsługiwani niż ty, który płacisz, że tak powiem, na tą służbę zdrowia ze swojej pensji. I chcesz być po prostu obsłużony, to ty czekasz po 2-3 godziny na przykład w kolejce na izbie przyjęć, gdzie menela przyjmują od ręki po prostu, nie? To jest chore niestety. Ja nigdy nie byłem na izbie wytrzeźwień, powiem ci, Marduk. Kurczę, nie miałem nigdy takiej możliwości. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale nie miałem takiej możliwości być na izbie i wytrzeźwień. Kurczę, chyba to źle, jak nie byłem, bo może czegoś nie doznałem, jakiegoś, nie wiem, czegoś fajnego. Another new friend? Jeszcze, dokładnie. No, owiń. No to nie masz wyjścia. Dopóki nie pójdziesz do lekarza, to musisz to owinąć na pewno bandażem elastycznym, czy nawet zwykłym, żeby to po prostu usztywnić, nie? Masz jakąś pracę? Przydałem się każda pomoc. The outlaws here are staying undercover, but they're still pursuing their dirty business. So I've heard. Jestem pewien, że właśnie wciąż pracuję dla Dona, lecz całe dnie spędzę się na ławce. No i? Weasel nie jest święty. Kiedy zajmował się muszę haraczy, zanim Don odszedł. Dokładnie. Pan siedzi i powiem, co, ale wciąż... No, tak. Przepraszam, jakie mądre teksty tutaj, nie? I'll see what I can do. No, postaramy się coś zrobić. Good.
No dobra, on mi nie wyglądał na komendanta, nie? Duda, no 29 łapeczek, zacny wynik, powiem ci, bardzo zacny wynik. Miejmy nadzieję, że ty tam nie maczałeś przy tym palców. Miejmy nadzieję. Ale dziękuję, dziękuję ślicznie, nie? Czemu się tak skradasz, jeśli nie skradałem? Hello, o co ci chodzi? Dobra, tylko się rozglądam. Kurczę, co on od nas chce? Aha. Nie znasz mnie, ale poznasz. Dobra. Już tam patrzę, co napiszecie. Czyli w razie jakiego wypadku trzeba się mocno nawalić. Powiem ci szczerze, Przemek, no tak to wygląda, nie? Mam taki bohater. Bokserski, jeszcze jeden, wszystko przed tobą, kolor, tak, no, wolałbym nie, powiem ci szczerze, wolałbym nie. Kiedyś na bok chodziłem, albo tylko dwa lata temu, prawie mózgu miał, teraz kozaczy, dokładnie, taka prawda, nie? Wiesz co, Filip, bo tak prawdę mówiąc, po tym jak ty miałeś skręcony ten nadgarstek, czy tam zepsuty po prostu, to powinieneś dostać taką opaskę specjalną, bo powiem ci szczerze, jak ja miałem rękę złamaną w nadgarstku trzy razy w jednym miejscu, no to pani powiedziała, że właśnie taką powinienem opaskę nosić, właśnie żeby usztywniać sobie ten nadgarstek, bo teraz w każdym momencie właśnie mi może pyknąć sobie ten nadgarstek po prostu, bo ta kość jest mega osłabiona, a za czwartym razem jakbym złamał, no to w śruby mi włożyliby. Więc no tak, wolałem nosić wtedy za małego, nie? Teraz już nie noszę, ale faktycznie nosiłem przez długi czas, nie? To warto nosić. To nawet na trening zakładaj dokładnie, nie? Dobra, miałeś wcześniej problemy z ludźmi Dona? Have you had problems with the Don's men? Of course. They're just waiting for the chance to snatch the town back from the order. Take a look at that guy skulking across the street. Goes by the name of Tony. Isn't the sharpest tool in the box. He's been hanging around for days. Thinks I haven't noticed. Scoping the place out. Someone needs to curb. Tu oni w bogatej dzielnicy, kurczę, pewnie mają sporo złota po kuferkach, nie pochowane. Moglibyśmy ich tu trochę porobić, co? No to powiem ci, Filip, raczej nie idź na ten trening. Daj ręce odpocząć, nie? Raczej bym nie poszedł. Dobra, załatwimy tę sprawę. Ale to nic nie pomoże. Ręka musi odpocząć. To też tak nie można, wiesz, przetrenować, nie? Dobra. I've heard you're holding a treasure seeker prisoner. That's right. Owszem, i on tu zostanie. Dopóki nie znacie... Aha, gadać, dobra. Cyk, a my nie powinniśmy iść właśnie do tamtego tego typiarza? Chyba powinniśmy iść do tego typiarza jeszcze. A, i dobrze ci tak, i dobrze. I teraz ci Dominik pociśnie. Ha, ha, ha. Dobra, a co jesteś, o co on jest oskarżony? To nie żyłem przeszkiwać skarbów, tylko złodziej skarbów. A, no to wiele wyjaśnia. A znajdzie się to? Dobra, dopóki Kasko będzie miał trzech artefaktów, trzech złotych mis, ten złodziej nigdzie nie pójdzie. Ale te trzy złote misy to już zostały znalezione, nie? Sprawa z Kasko misami jest już załatwiona, dokładnie. Dokładnie. But they sold them to smugglers. That they'll be miles away by now. Looks like Carrasco failed to stop the smugglers. Dokładnie. Tak, jestem pewien. Well, I suppose there's no point in wasting food. Czasem na Olefa mamy większe zmartwienie niż jakieś misy. Wait here. I'll get it. Sprowadzę go tu, dobra. Send the prisoner out here. No i elegancko. Uwolniliśmy więźnia. Super. Pyk, F8, subcio. Ja chyba jutro... Okay. Ja ci dam pajratę jako inkwizytor. Będziesz mi tu pranie mózgu ludziom robił. Nie ma tak dobrze. Nie wolno. O, idzie, idzie. Ej, o, Olaf. Czekaj, no, to jest inkwizycja, nie wolno. Poszukiwaczem skarbu, jak na ściemia w ogóle, nie? Kupiłem sobie ostatnio więcej, mam ten pokój, bo miałem wtedy na połowę.
No to też fakt, że tutaj jedyna chyba droga faktycznie to jest, żeby zostać magiem, nie? Ale ciekawe, czy tutaj magia jest faktycznie silna, na przykład tak jak w Gotiku Trójce, nie? Ciekawe. Dobra, dobrym chociaż? Moi bracia, jesteśmy najlepsi. Jesteśmy z trójeczki. You always work together. Three heads are better than one. To nie jedna, dokładnie. Three sets of arms when it comes to shoveling. We know our craft. Not like the amateurs that filled the ruins with knowledge. We came a long way to end up wylądować na tej wyspie i takie, tak tu tkwimy, nie? Do kitu ta wyspa musi być w takim razie, nie? No to powiem ci, nie mało, 2000, kurcz. Mówisz, że jest fajna magia tutaj. Kurczę, może kiedyś spróbujemy tu i magiem, nie? Słaba niesie kulord. Oj, warduk. Dobra, dla kogo pracujecie? We're free agents. We work for whoever pays the most. Pay us, we'll deliver. Treasure seeking. No nie. Nieźle. You think? There's skill to it. That's why we're paid. Skill and danger. We've sailed the most dangerous seas and gone where fires fight to tread. Żołnierze, dobra. Jakiej pracy? What kind of job are you looking for? We're not fuzzy. Jesteśmy brani, przynajmniej dopóki tkwimy. Aha. If you have a job for us, pracę, dobra, w kampusie. No nie, no ogólnie to nie mamy, nie? Wydostanę was z miasta. Możemy spróbować ich wydostać, bo znamy drogę, nie? I wiesz, jaki mam zamiar, Kulord, zrobić pomysł? No jaki? Nie sprzedawaj tylko tego czasem teraz, co? No właśnie, to pranie mózgu, to nie lubimy tego, nie, Mission? Nie lubimy takiego prania mózgu. Dobra, możesz mnie czegoś nauczyć? I can show you how to prospect for ore with a pickaxe. I thought you were a treasure seeker. Hacking into a hidden wall or prospecting for ore. To mniej więcej to samo, tyle że ruda o wiele mniej interesuje niż skarby. A czy on może takiego jakby górnictwa nas nauczyć, nie? Pokaż mi jak się szuka rudy. To tak nie bardzo nas interesuje, powiem wam szczerze, wiecie? Czy twoi bracia nie powinni wiedzieć, co planujemy? Shouldn't your brothers know what we're planning? Yes. Tell them to come to our meeting point. Więc wiedział, o co chodzi. Kurczę, Filip, to wiesz, ile to jest roboty, ile zachodu? Nie wiem, czy do otworzenia czegoś takiego to byś nie musiał mieć jakiegoś, nie wiem, kursu trenera zrobionego? Coś takiego chyba, wiesz? Tak mi się wydaje. Nie wiem, jak to wygląda tam z przepisami. Co prawda, można zostać magię, z czasem zostanie się od zamku, no ale przez ten czas już sporo wyda się siłę, inne punkty. Aha, czyli można niekoniecznie być zakonem, można być magiem, ale i tak to już wtedy nie będzie tak silny jak ten, normalnie. A będę, Marduk, będę. Dobra, dobrze, przynieśmy swoje braciom. Okay, I'll tell them to go there. Great. I bet they're drinking themselves into a stupor in the Gutter's Tavern or on the Harbor Quay. No dobra. Znajdziemy tych braci jeszcze. Inkwizycja da ci spokój. The Inquisition is letting you go. Nice work. Dobra, Rota, mogę powiedzieć, że smutno opuszczał tę brudną norę. One hole to another. Szkoda, że mi nie zapłaci za to, nie? I'll go down to the Harbor Quay and find my brothers. Zaszukam braci. Once you can get us out of town, come and find us. Dobra. Make sure the way is really clear, okay? We're not too fond of being led. Nie, no spoko, ja was nie wprowadzę w pułapkę. Tylko pytanie, ile... Czekaj, bo ty tam jeszcze coś miałeś, nie? Jesteś na naszym... O, kradziesz kieszonkową od razu, nie? Jak mamy? Kurczę, 26 zł? Bierzemy. I wonder what the other two would have done if I hadn't been the first of the three of us to be born. Who's to say? Dobra, no i mamy to załatwione, moi drodzy. Elegancko, powiem wam szczerze. Już tam patrzę, co piszecie. Powiedz na razie, więc masz ciekawy. Na salkę można ogarnąć. No salkę to można ogarnąć, bo salka to jest najmniejszy problem, nie? Tylko tam wszystkie przepisy, to jest największy problem tak naprawdę, nie? Filip to jednak biznesmen, dokładnie, nie? Nie to, co tam Kulord Zeramarduk powie. Coś czuję.
Ja pamiętam, grałem w piłkę, miałem poręczną stopę. Poprzeczną? Coś ze stopą miałeś. To na bank, stwierdzam. Z tego. A co to jest poręczna stopa? Bo mam na razie taki pomysł, w styczniu to zrobić. Tak, to wszystkie chyba, panie. Idź do kowala po broń. Dobra. Kowala chyba tutaj gdzieś znajdziemy, nie? To nie znaczy kowala? Nie, on mi nie wygląda jak kowal, powiem wam szczerze. Co to jest za znaczek? O, jest kowal. Znaleźliśmy. Mieszczanka. Alvaro. Boski Alvaro. Kurza stopa, znaleźliśmy legendarnego boskiego Alvaro. Nie no, co ty kul. Nawet pieniędzy nie chcę. No jak to nie chcę? Biorę Lucy, o co ci chodzi? A, bolesna stopa. No, to już wiele wyjaśnia. O, i mamy 30 łapek. Kurczę, mamy to, moi drodzy. Brawo dla was, brawo wy. I znaleźliśmy boskiego Alvaro, co sprzedaje zbroję, nie? Dostanę u ciebie ostrza. Cyk. Can I get sword blanks from you? You can only buy what's in the shop, but if you have the iron ore, Walter the smith might be able to make some. Dobra. Pokaż co masz. Show me what you have. Show me, maleńki. I oni mówisz, macie tutaj, kurczę, ma obrażenie odcięte 50 nawet, nie? Ale siły jest, kurczę, ile wymagane 50, nie? A coś z naszą siłą? Jest. Broń lekka. No miałeś rację, nie? I 120, tylko bierzemy to, co? Ej, bierzemy to, maleńcy. Haha. Bierzemy to. Tarcza jest jakaś tam gorsza. Dobra, dokonaj zakupu. Cyk. I tym oto zakupem, kurczę, będziemy mogli na spokojnie dzisiaj skończyć sobie. A nie. Musimy jeszcze zrobić kradzież. Have you any weapons that are any good? Any good? Any good? I have the best weapons you'll find on this whole island. You won't find any. Nie, do czego ten klucz? Ale wzięliśmy klucz. Dobra. Kurza stopa. Zmykam, trzymaj się misją, trzymaj się. Dzięki, że byłeś z całego live'a z nami. Dzięki, że zostawiłeś łapeczkę w górę i do zobaczenia niebawem, nie? A, piwnicę będziemy mogli okraść. Ej, to elegancko, nie? No nie wiem, Marduk, kurczę, no pójdź do kogoś innego na streama. No jutro na przykład Marduk, z tego co kojarzę, wagonik będzie miał live'a, nie? To możesz do wagona sobie tam zajrzeć. No, na przykład. No co ja ci poradzę, kurczę, no muszę jechać z kobitką do tego lekarza, bo powiem ci szczerze, też na tym skorzystam, bo jak ją zawiozę do tego lekarza, on przypisze jakieś leki, no to ja sobie też te leki pobiorę tak naprawdę, żeby też siebie ogarnąć, powiem ci szczerze, bo naprawdę siedzę, ale leje się ze mnie jak nie powiem z czego, czyli faktycznie jestem przeziębiony i to równo, nie? Zaraz tam sobie wezmę jaką aspirynkę, BR-oską jeszcze pyknę. Ale sobie chyba ucieknę po prostu do wyra, powiem ci szczerze, nie? Mówisz, Duda? No dziękuję, dziękuję, miło słyszeć, nie? No co ja ci poradzę, Marduk? A, no to fakt, to fakt. U niego tam ciężej się przebić na czacie, to się z wami zgodzę. No ale też tam patrzy na czaty, nie? No dobra, moi drodzy, to lecimy w takim razie. Trzymajcie się ciepło. I co? I widzimy się w czwartek, tak? No bo jutro niestety nie ma. Widzimy się w czwartek. Dzięki za waszą aktywność, za waszą mega aktywność. 31 łapeczek, kurczę, na Ryzenie. Naprawdę zacny wynik, nie? Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Na pewno nie łapcie żadnych chorób, tak jak ja czy tam moja żona. No, hej, hej, pa!